Witajcie kochani przed pełnią w Kazierożcu. To jest czas zenitu, kulminacji, czas dużych emocji, które ujawniają coś, które się chcą pokazać, wydobyć, wybuchnąć. I myślę, że tym razem również nam coś pokażą, zwłaszcza, że ten cykl księżycowy rozpoczęliśmy nowiem w bliźniętach, które właśnie mają za zadanie komunikować, przynosić informacje. I myślę, że te dwa tygodnie właśnie były pełne informacji, zdarzeń, często grubych, które nam komunikowały coś, które pokazywały bardzo dobitnie coś z przeszłości często. Dotyczyło to relacji z przeszłości. Dotyczyło naszej wiedzy o czymś. Spadły iluzje, maski. Widzimy realnie prawdę, bo taki jest koziorożec, jest realistą, on stoi na ziemi i myślę, że pomaga nam teraz w tym, żebyśmy jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, jakie coś jest, żebyśmy mogli na tej bazie coś budować, bo koziorożec to konstruktor. On znajduje sposób, on buduje strukturę. I mam nadzieję, że to nam dopomoże w tym, żeby teraz często w chaosie, w którym się znaleźliśmy, w takich sytuacjach, z których trudno jest znaleźć wyjście, będziemy mogli znaleźć konstruktywne rozwiązania. W tym właśnie pomaga nam ta pełnia. W zobaczeniu, na czym stoimy, w zobaczeniu realności sytuacji i w znalezieniu rozwiązań. Bierzemy sprawy w swoje ręce. Wiemy, że to od nas coś zależy. Widzimy, czym dysponujemy. I w oparciu o to możemy coś wymyśleć, znaleźć rozwiązanie. I my sami jesteśmy odpowiedzialni za to, co budujemy. Nie wieszamy odpowiedzialności na przyszłości, na nikim z przyszłości, tylko właśnie w takiej postawie nie ofiary, a konstruktora budujemy. I myślę, że to jest fantastyczna postawa wobec życia. Myślę, że to jest szansa też na spełnienie jakichś ambicji, bo właśnie koziorożec ma zawsze jakiś cel. Chce być tym, który o czymś decyduje, tym, który ma wpływ. I właśnie myślę, że to, co sami budujemy, to w oparciu o te nasze predyspozycje, jak zdajemy sobie sprawę z tego, kim jesteśmy, razem z tymi wadami, razem z tym, czym dysponujemy, co jesteśmy obfici, bogaci, w zalety również, to jak sobie zdamy z tego sprawę, że to my możemy to wszystko, co mamy, wykorzystać, żeby właśnie coś stworzyć, to zaczynamy być bardzo pożyteczni, zaczynamy być bardzo kreatywni, zaczynamy mieć wpływ. I myślę, że ta pełnia daje nam takie poczucie stabilności, ugruntowania. I teraz docierają do nas właśnie informacje, bo ta pełnia odbywa się w trzecim domu. Księżyc jest w trzecim domu. To jest właśnie dom bliźniąt. To są informacje, komunikaty. To my komunikujemy się właśnie w taki koziorożcowy sposób, konstruktywny.
który przynosi pożytek nam. Więc już nie mówimy o rzeczach, które nic nie wnoszą, nie budują. Też filtrujemy wszystko, co do nas przychodzi, właśnie z tą możliwością zrobienia pożytku z czegoś, co widzimy. I z taką realnością podchodzimy do życia. I myślę, że też będziemy się spotykać z różnymi sytuacjami, które właśnie coś dekonstruują, które nie wnoszą nic fajnego i będziemy rezygnować z nich. Będziemy umieli powiedzieć czemuś zdecydowane nie, bo widzimy, że to nie przynosi nic dobrego nam. Więc taki właśnie pożyteczny czas, konstrukcyjny, budujący i zauważymy, że przede wszystkim to my mamy na coś wpływ. I to jest chyba najważniejsze w tej pełni. Wykorzystujmy swój wpływ na to, co się dzieje wokół nas. Bądźmy też świadomi tego, że mamy możliwość, że o czymś możemy zadecydować, że sami coś możemy stworzyć i skonstruować. I możemy być za to też odpowiedzialni w pełni. Możemy się cieszyć też wypracowanym w ten sposób sukcesem. Mam nadzieję, że karty pokażą nam, nad czym będziemy pracować, co będziemy konstruować, co będzie nam potrzebne do tych konstrukcji, co będzie nas wspierało w tym budowaniu świata po swojemu. Życzę takiej właśnie pełni, która będzie konstruktywna, która coś nam umożliwi, coś nam stworzy, podstawy pod coś, że nie będziemy już przechowywać ani siebie w przeszłości, ani przeszłości w sobie, żeby nas w jakiś sposób dekoncentrowała, żeby wpływała tak właśnie niepozytywnie na nas, tylko układamy się, bierzemy sprawy w swoje ręce i mamy wpływ na to, co się dzieje wokół nas. Idźmy do kart, zobaczmy, co one nam powiedzą i bierzmy się do realnej konstrukcji rozwiązywania problemów, do życia. Wszystkiego dobrego. Witajcie kochani na czytaniu na pełni w Koziorożcu z kart Tarota i energia ogólna. Spośród moich kart energii wybrałam kartę, która jest w ogóle cudownym odzwierciedleniem idei, tego przesłania, które pokazuje niebo poprzez gwiazdy, układ planet. Ale też, jak widać, jest to bardzo zsynchronizowane z tym, co mówią karty. Przesłanie, że mamy na coś wpływ, że od nas coś zależy. Widzicie kartę, która pokazuje kobietę uwikłaną w wzburzone morze, w fale, uwikłaną, bo smutną, bo poddającą się czemuś, tej atmosferze narastającej grozy, jakiegoś sztormu. I to jest kobieta z mojego snu, która stała nad brzegiem zburzonego morza i zaczęła zauważać, że im bardziej uspokaja coś w środku siebie, zaczyna nad czymś panować w sobie, tym bardziej uspokaja się morze. I zauważyła, że jest bezpośrednie powiązanie pomiędzy tym, co w niej, a tym, co na zewnątrz jej. I im bardziej harmonizowała siebie od środka, im bardziej siebie układała, dawała sobie też przyzwolenie na to, co w środku się jej dzieje, obserwowała to, tym bardziej uspokajało się wszystko na zewnątrz. I w pewnym momencie wyszło słońce. I zrobiła się przecudna tęcza na niebie.
I ona zrozumiała, że ma wpływ na to, co się dzieje na zewnątrz, przez to, co ma w środku siebie. I właśnie myślę, że to jest fantastyczne przesłanie dla nas wszystkich, że to, co masz w sercu, masz na zewnątrz siebie. Jest to wielka moc, moc, którą możemy wykorzystać. Te cuda własnej mocy możemy wykorzystać jak najlepiej dla siebie, jak najpożyteczniej też dla innych, dla świata. Weźmy sprawy w swoje ręce, swoje życie w swoje ręce. Nie zawieszajmy na nikim odpowiedzialności, tylko zróbmy coś. Zróbmy już dziś, już teraz. Weźmy odpowiedzialność za to, co mieliśmy w przeszłości. Odsuwając się od rzeczy, których nie chcemy, biorąc tylko te, które są dla nas, które czujemy, że są dla nas. Nie wikłajmy się w coś z poczuciem winy, nie obciążajmy innych, tylko wyczyśćmy sytuację, jak najbardziej się da i róbmy swoje, po swojemu, według jakiejś konstrukcji, zasad swoich. Stwórzmy swoją konstytucję, swój dekalog, którego będziemy przestrzegać w oparciu o nasze wewnętrzne dziecko, w oparciu o naszą wewnętrzną niewinność, która jest najważniejsza dla nas. I róbmy to zawsze w zgodzie ze sobą. Nie omijajmy przepisów, które sami ustalamy ze sobą. Nie łammy tej wewnętrznej konstytucji. I wiedzmy, że na wszystko, co do nas przychodzi, co jest w nas, czyli na to, co jest i wewnątrz, i zewnątrz, mamy wpływ. Wykorzystujmy go. Budujmy swoją świadomość, bądźmy przez to prężniejsi, silniejsi, mocniejsi. I przechodzę teraz do czytania dla poszczególnych znaków zodiaku. Zaczynam oczywiście od koziorożca. Witajcie, drogie koziorożce, na czytaniu na pełni w Waszym znaku. Odpowiadamy tutaj tym czytaniem na pytanie, co możesz zrobić. Bardzo konkretnie w tej sprawie, którą masz na myśli, w jakimś całokształcie rzeczy, którymi się zajmujesz, być może w rozwoju duchowym, być może w jakiejś konkretnej relacji. Wszystko zależy od Ciebie. I to jest pierwsza karta, która tutaj się pokazuje, miecz czarodzieja z kart wyroczni szamańskiej. Jest to energia bardzo podobna do energii maga w tarocie i czuję tutaj właśnie takie przesłanie, że masz w ręku karty, dysponuj nimi, zauważ, czym dysponujesz, doceni wszystko, co masz, bo masz narzędzia, którymi jesteś w stanie dużo zrobić, dużo osiągnąć. Żeby w taki sposób myśleć, trzeba znaleźć się na chwilę właśnie w takiej postawie, najlepiej w niej zostać, postawie cesarzowej, która zdaje sobie sprawę, kim jest, całkowicie uświadamia sobie swoje talenty, predyspozycje, jest pewna siebie, jest dumna z siebie i jest szczęśliwa sama ze sobą. Jest tutaj karta 10 kielichów, która właśnie mówi o takim spokoju, harmonii, poukładaniu wewnętrznym i zdaniu sobie sprawy właśnie, kim się jest naprawdę. I to jest takie poukładanie, że to jest całkowita akceptacja. Jestem, kim jestem i cieszę się z tego. Jestem dumna z tego, dumny z tego. Kiedy jestem sobą, najprawdziwszym sobą, wtedy jestem najlepszą wersją siebie, najbardziej pożyteczną dla wszystkich, a co za tym idzie, dla siebie. I myślę, że właśnie macie coś do odnalezienia w sobie, do docenienia w sobie. Tutaj
zaufajcie tym właśnie swoim predyspozycjom, talentom, możliwościom. To, co Was spełnia, to, co powoduje, że jesteście szczęśliwi, wchodźcie w to. Ufajcie temu, co w Was jest mocne, nie poddawajcie tego wątpliwość, bo macie właśnie ten miecz czarodzieja w ręku. Wyobraźcie sobie, że to jest taka czarodziejska różdżka, która działa wtedy, kiedy wierzycie, kiedy macie wiarę w siebie, to dodaje Wam pewności. Uświadomienie sobie własnej mocy daje właśnie Wam poczucie trzymania różdżki, czarodziejskiej różdżki w ręku. Wtedy wypowiadane zaklęcie ma możliwość się spełnić, bo w tym jest Wasza autentyczność, Wasza siła, świadomość tego, co umiecie, co możecie. Nie ma wątpliwości. I to daje Wam właśnie spełnienie. To jest ten czar, to jest ten cud. I w rezultacie tutaj jest karta sieci wypełnionej klejnotami. To jest, tak od razu przyszło mi do głowy, taka sieć Indry. To jest to połączenie, które mamy ze wszystkimi wszystkimi. To jest tak, jakbyście na tej drodze do własnego szczęścia, do własnego spełnienia, bo jest i tutaj te 10 kielichów i ta cesarzowa, które świadczą o tym, że jesteście na dobrej drodze, że właśnie możecie to osiągnąć własnym działaniem, własnym postrzeganiem, własnymi cudami, własną sprawczością. I to jest dokładnie to, o czym mówi ta pełnia. Myślę, że bardzo skondensowana właśnie u Was w czytaniu. To właśnie na tej drodze do własnego spełnienia w jakichś może małych sprawach typu codzienności, którą układacie pod swoje potrzeby, relacji, do której dążycie, żeby była harmonijna i poukładana, to na drodze do czegoś nagle na tej drodze, którą kroczycie, na tej ścieżce do upragnionego celu, pojawia Wam się sieć połączeń. To znaczy, szukając jednego połączenia, odkrywacie, że ich jest mnóstwo. Odkrywacie, że jesteście ze wszystkim połączeni, że wszystko ze sobą jest połączenie. To jest cała sieć taka światłowodowa, taka internetowa, na obszarze całego kosmosu, ludzkości, wszystkiego, bo jesteśmy połączeni ze wszystkim, energią, współdziałaniem, współbrzmieniem. Jesteśmy we wszystkim jedną wodą, jednym powietrzem, jednym ogniem, jedną ziemią, jednym ciałem. I właśnie odkrywając to jedno połączenie, osiągacie już coś więcej niż ten ostateczny rezultat. Nie dochodzicie tylko do momentu kulminacji z powodu na przykład jakiegoś spotkania z kimś, na kogo czekałyście, drogie koziorożce, albo jakiejś obfitości finansowej i takiego szczęścia z uzyskanego efektów pracy nad czymś. Ale właśnie nawiązujecie więź nie tylko z kochankiem, nie tylko ze swoją pasją, ze sobą, ale odkrywacie coś więcej. Odkrywacie połączenia, o których nie wiedzieliście, że istnieją. Być może odkrywając kogoś jednego na swojej drodze, przyjaciela, kogoś bardzo bliskiego, przypadkowego sąsiada, odkrywacie sieć połączeń innymi, wchodzicie w jakąś piękną grupę, w realizację czegoś większego. Odkrywacie też swoją niezwykłość, swoje miejsce w tej utkanej sieci, sieci kryształów, bo każdy z nas jest takim kryształem.
I właśnie na tej drodze odkrywacie, że tych kryształów jest mnóstwo, tych połączeń pomiędzy nami a innymi jest nieskończenie wiele, że będąc tym czystym klejnotem i kryształem, uzasadniając siebie w jakimś miejscu, doceniając siebie, budujemy coraz większą sieć tych połączeń, coraz więcej widzimy, coraz więcej odkrywamy. I w tym momencie przestajemy skupiać się na celu, na dotarciu do czegoś bardzo konkretnego, bo odczuwamy już samo szczęście w drodze, w każdym nawiązanym kontakcie z innymi. Tym bardziej doceniamy też siebie, swoje możliwości, bo przecież mamy ten miecz czarodzieja. To jest właśnie ta możliwość, odkrycie swoich mocy. I zobaczcie tą cesarzową. U niej wszystko płynie. Do niej przychodzi obfitość. Myślę, że tutaj mówimy o jakiejś obfitości emocjonalnej. Tutaj jest jakieś spełnienie. Tutaj jest jakieś spotkanie być może. Tutaj jest jakiś sukces, tu jest zauważenie siebie w tym wszystkim, właśnie tej swojej mocy, niezwykłości. Macie mnóstwo atutów, dostrzeżcie je. To jest właśnie czas, żeby stanąć obiema nogami na ziemi, żeby zauważyć, czym dysponujecie, bo okazuje się, że właśnie dysponujecie mnóstwem zasobów. Że macie mnóstwo umiejętności, może myślałyście o sobie zbyt skromnie, że teraz możecie wyruszyć na podbój świata w takim oczywiście dobrym znaczeniu tego słowa, że możecie sami wybierać ścieżki, którym idziecie i że w zasadzie każda z nich wymaga odwagi, przedsiębiorczości i żeby to wszystko macie. I najbliższy czas będzie dla Was zauważeniem tych właśnie swoich możliwości. Będzie też akcją, będzie odwagą, będzie wyjściem czemuś naprzeciw i zauważeniu, że jesteście częścią całości, częścią ogromnej grupy, być może w sensie ludzkości, kosmicznej grupy, w sensie w ogóle takim budowaniu ogólnej świadomości w wyższych wibracjach. Być może staniecie się właśnie członkiem jakiejś grupy, jakiejś społeczności z Waszym przyzwoleniem, ale też z takim bardzo czynnym uczestnictwem. Zobaczycie, że Wy też macie wpływ na jakość tej grupy, na jakość stosunków w rodzinie, na jakość stosunków w relacji, że od Was bardzo dużo zależy, od Waszej pewności siebie, od Waszej świadomości siebie, od zaufania sobie, od pokonywania wątpliwości, które często podcinają skrzydła, a jednocześnie pokonując je, stwarzamy sobie właśnie nowe możliwości, budujemy swoją moc. I właśnie to wszystko pokazuje Wam, drogie koziorożce, jak jesteście mocni, jak jesteście wspólni, jak jesteście tej wspólnocie ważni. I czuję tutaj dużo wody, tutaj wszystko płynie. To płynie właśnie jakiś konkret też, bo cesarzowa przynosi obfitość. Być może właśnie to, o czym marzycie, jedni pragną właśnie takiego poczucia bezpieczeństwa finansowego. Inni to poczucie bezpieczeństwa i ten spokój mają wtedy, kiedy są w relacji. Jeszcze inni potrzebują właśnie takiego wsparcia, bycia w grupie. Być może dla wielu z Was to są jakieś małe wycinki w życiu, które
teraz się zamanifestują, a być może to będzie kumulacja tego wszystkiego. Ale jest to bardzo dobry czas. I tutaj przesłaniem dla Was jest fakt, że to wszystko macie w swoich rękach, że to zależy od Was. Zauważcie swoje predyspozycje, zauważcie możliwości i dajcie temu płynąć. Bądźcie siebie dumni, doceniajcie się i sami budujcie swoją moc. Sami budujcie swoje życie. Myślę, że najbliższy czas będzie aktywny, będzie szczęśliwy, budujący i spełniający. I tego Wam z całego serca, drogi koziorożce, życzę. Witajcie, drogie wodniki, na czytaniu z tarota na pełnię w koziorożcu. I odpowiadamy tutaj sobie na pytanie, co możesz zrobić, jakie działania przedsięwziąć, żeby coś urealnić, żeby z czegoś wyjść, żeby poczuć się kreatorem swojego życia. I u Was tutaj z kart wyroczni wypadła karta Wysprzątany dom, która oznacza potrzebę uporządkowania czegoś, wyjaśnienia, bo myślę, że jakaś taka dokładna inwentaryzacja terenu, takie uporządkowanie czegoś, posprzątanie jest w Waszym życiu potrzebne. Czuję, że tutaj od dawna, bo pokazała się też energia 10 mieczy, jest sytuacja, w której dalsze tkwienie powoduje coraz mocniejsze zapadanie się czegoś, coraz większy chaos, bałagan, coraz większe cierpienie. Nie ma co odkładać jakiejś rzeczy, jakiejś rozmowy, jakiejś trudnej sprawy. Nie ma co prokrastynować, że to nie ten moment, że poczekam na lepszy czas. Myślę, że to dotyczy czegoś rodzinnego, domu, bo tak tu widzę dla wielu z Was w tej karcie Wysprzątany dom, właśnie jakąś małą społeczność, być może rodzinę. Jest to jakaś sytuacja w relacji, która wymaga wyjaśnienia, wymaga rozmowy, trudnej rozmowy o czymś, co jest ciężkie. Być może to jest sprawa jeszcze jakaś z dzieciństwa. Może się nakładają na siebie jakieś sprawy. Ale czuję, że tym uporządkowaniem, chęcią zrobienia czegoś, właśnie to, że wejdziecie w to trudne, że powymiatacie z kątów, pod łóżka, z najmroczniejszych niedostępności. Zobaczycie, że to na początku będzie bardzo trudne, bo zbierze się ten cały brud gdzieś na środku pokoju. Będziecie musieli to obejrzeć, zobaczyć to całe nagromadzenie, tą ciężkość. Ale za chwilę weźmiecie szczotkę, zmiotkę i to wszystko zniknie. I od Was zależy właśnie, tak czuję, od Waszej odwagi, od Waszego nastawienia, bo jest też karta Trzech Kielichów, która mówi o takim życzliwym spojrzeniu na siebie, na innych, może bez oceny, może wyłączcie ocenę, poczucie winy, kogoś zwolnicie na chwilę z tego poczucia winy, żeby móc po prostu w życzliwej atmosferze porozmawiać szczerze, bez ogródek, bez owijania w bawełnę, ale bez też wyprzedzania czegoś jakimiś swoimi oczekiwaniami. Pójdźcie na to spotkanie, na tą rozmowę, pełni dobrych intencji. Pomyślcie, że komuś jest tak samo trudno, jak i Wam. Ułatwcie sobie tą drogę. Zróbcie jakiś taki pomost. I właśnie jest tutaj podniebny most. Więc z jednej strony właśnie
jakby niebo Wam sprzyja w budowaniu tego mostu pomiędzy Wami a wszystkimi innymi, a światem, a tym kimś, z kim będzie trudna rozmowa, z tym kimś, z którym jesteście w relacji, lub relację, którą chcecie zakończyć, bo dziesiątka mieczy oznacza tutaj też koniec. I zobaczcie, osoba, która tutaj tkwi w czymś trudnym, ciężkim, bolącym, jest pełna cierpienia i ona właśnie wpada w przepaść. Myślę, że możecie się uratować, możecie znaleźć przejście nad przepaścią. I to pokazuje karta 33, właśnie z kart szamańskich. Podniebny most, możliwość zjednoczenia, możliwość odnalezienia drogi, przejścia przez to, co według Was jest niemożliwe. I od Was tutaj dużo zależy. Właśnie te trzy kielichy mówią o możliwościach. Jest tutaj rozwiązanie, jest przejście przez ten most. Może ono jest ukryte w chaszczach, może właśnie w tym bałaganie odnajdziecie jakąś możliwość, jakąś wskazówkę. Bo tutaj czuję takie bogactwo wszystkiego, o czym się dowiecie. Tylko podejdźcie do tego z życzliwością, z otwartością. Dajcie temu szansę, temu, co się ma zadziać, temu komuś, kto jest uczestnikiem, nie wiem, tej całej historii, bo czuję, że tu opowiadam jakąś historię. Dla jednych to jest historia w relacji, która być może ma drugie dno gdzieś w relacjach z dzieciństwa, z mamą, tatą. Być może to w ogóle chodzi o relacje z rodzicami, tu chodzi o jakąś niewyjaśnioną sprawę, tu chodzi o porozmawianie o czymś trudnym, o czymś, co dla Was jest trudne, ale tak sądzę, że nie tylko. Myślę, że cała ta sytuacja tej pełni w koziorożcu, która gruntuje nas na ziemi, Was gruntuje też w przekonaniu, że macie na coś wpływ, że coś możecie zrobić. Ja tu czuję, że od Was dużo zależy. Właśnie to są bardzo szeroko zakrojone porządki. I to może dotyczyć faktycznych porządków, które będziecie robić. Będziecie może remontować mieszkanie, będziecie bardzo tak od góry do dołu, od podszewki sprzątać coś, wymiatać przeszłość. Być może z tym takim regulowaniem czegoś na zewnątrz siebie, układaniem i sprzątaniem też będziecie robić porządki wewnętrzne. Bo tak to jest z energiami, że właśnie nimi trzeba poruszyć. One zastane gdzieś w kątach, przysiadują właśnie w mrokach i pomimo, że wydaje nam się, że coś przepracowaliśmy w sobie, to ta energia, ta mroczna, ta ciężka, ta z nas, tych naszych niepoukładań jest nieprzewietrzona. Wystarczy, żebyście otworzyli okna, drzwi, zrobili przeciąg, żebyście poprosili właśnie te wszystkie śmieci, które są w Was, te wszystkie niepotrzebne już Wam myśli, niepotrzebne emocje, które mają wpływ na Waszą codzienność, żebyście poprosili tę energię, żeby poszły gdzie indziej, żeby poszły w szeroki świat, żeby odnalazły się, żeby mogły się przemienić, żeby te smutki, żale, żeby wylazły z kątów i żeby odnalazły tą świeżość na nowo, żeby mogły zakwitnąć gdzieś radością.
Może to brzmi niewiarygodnie, może to jest wręcz śmieszne dla niektórych z Was, ale spróbujcie. Spróbujcie wymieść starą energię z kątów. Spróbujcie pobudzić to, co jest zastane w Was, żeby właśnie mogło się uwolnić. I w to miejsce włóżcie radość, wypełnijcie tą przestrzeń muzyką, świeżością, radością, tańcem i pozamykajcie stare szuflady. Poukładajcie w nich to, co chcecie zostawić w tej przeszłości, to, co jest dobre dla Was, to, co Was buduje, a wszystko, co jest śmieciem, nadmiarowością, obciążeniem, po prostu wyrzućcie. Jest mnóstwo ludzi, którymi się otaczamy, którzy ciągną nas w dół, którzy narzekają. Ich energia zaśmieca tą naszą. Starajcie się przekonać ich, żeby nie narzekali i nie marudzili. A jeżeli nie dają się przekonać, bo mają to w swoim sposobie bycia, po prostu zwyczajnie możemy ich unikać. Zwyczajnie możemy się z nimi starać nie spotykać. Mamy prawo do tego, żeby otaczać się radością. I to pokazuje właśnie karta trzech kielichów. W momencie, kiedy kończycie jakąś trudną rozmowę, trudną relację, trudny czas, wywietrzcie się, weźcie prysznic, zmyjcie starą energię i od razu wejdźcie w coś nowego, w coś miłego. Nasączcie siebie jak gąbkę, właśnie taką energią radości, uśmiechu, czegoś, co sprawia Wam przyjemność. I zobaczycie od razu inne samopoczucie, zobaczycie świat inaczej, zobaczycie świat kolorami. I to właśnie widać w obu kartach. Zobaczcie tę ciemną, tę trudną, tę czarną, tę smutną i energię trzech kielichów, która właśnie mówi o radości. Jest pełna bogactwa wszelkiego, urodzaju. I to jest właśnie ten filtr, który Wam się włącza. Filtr patrzenia na życie przez pryzmat nieciężkości, niesprzyjania, smutków, żalów, ograniczeń, tylko przez pryzmat tego, czym dysponujemy, co mamy, co możemy zrobić, do czego możemy się uśmiechnąć, czym możemy sobie sprawić radość. I myślę, że na tym polega właśnie karta podniebnego mostu. Odszukanie połączeń z tym, czym chcemy się połączyć. To jest taka możliwość zjednoczenia. To jest poszukiwanie tego, co nas wiąże, a nie dzieli. Ale te powiązania, te więzi zależą od nas. Z kim chcemy je nawiązywać, jak chcemy, żeby wyglądały. Ten podniebny most to jest szukanie światła, to jest szukanie życia, szczęścia, radości, słońca. Tutaj jest mnóstwo słońca. To jest mówienie tak wszystkiemu, co przychodzi. To jest szukanie mostów. To są pozytywne afirmacje, to jest pozytywne myślenie, pełne optymizmu, wypatrywanie sprzyjania. I to jest właśnie antidotum na te 10 mieczy. To jest droga do pokonywania przepaści, szukanie możliwości, uaktywnianie się do tego. Nie bycie w roli ofiary, która czeka, aż coś przyjdzie samo, a coś się uratuje. Uratujmy siebie sami. Posprzątajmy u siebie, w swoich szufladkach, w swojej przeszłości, na swoim podwórku, w swoim domu, w swoim ogródku.
Nie szukajmy przyczyny nieszczęść u kogoś w cudzym ogródku. Zacznijmy od siebie, a znajdziemy to wszystko, czego szukamy. Uporządkujemy też to, co jest zbędne, wywalimy. Zaczniemy być znowu czyści i pełni radości. I najbliższy czas, myślę, dla Was, drogie chodniki, będzie czasem porządkowania, czyszczenia, wyrzucania czegoś ze swojego życia, kończenia czegoś, mówienia czegoś trudnego, co jest konieczne, żeby zostało wypowiedziane, bez oceny, w sposób taki pełen życzliwości, pełen dobrego spojrzenia, pełen czułych intencji wobec siebie i innych. I w ten sposób odnajdujecie drogę, idziecie do przodu, idziecie wyżej, bo też wszechświat was tym wszystkim bardzo wspiera. Więc myślę, że znajdziecie drogę do czegoś, z czego nie widzieliście rozwiązań. Z czegoś trudnego nagle zrobi się gładka, jasna, przejrzysta sytuacja, w której się odnajdziecie, w której będziecie wreszcie spokojni i szczęśliwi. Witajcie, drogie ryby, na czytaniu na pełnię w Koziorożcu. Odpowiadamy sobie tutaj dzisiaj na pytanie, co można zrobić, co Ty możesz zrobić, droga rybo. W zależności od tego oczywiście, w jakiej sytuacji jesteście, o czym teraz dokładnie myślicie, to można coś z tym zrobić i to zależy od Was. Tutaj pokazała się energia wszechświata, który Wam sprzyja. To jest taka energia Pana Boga, który wyciąga do Was rękę. I wystarczy właśnie to zauważyć, że wszechświat nie jest przeciwko Wam. Że to wszystko, co się wydarza, jest w kierunku zauważenia czegoś przez Was. W kierunku doskonalenia siebie, odkrywania siebie, odkrywania jakichś swoich ukrytych tajemnic, czegoś, co jest głęboko we wnętrzu. To są możliwości, które macie, predyspozycje, których nie widzicie. To jest coś nowego, co przychodzi do Was, co chce wejść w Wasze życie. I to właśnie jest teraz do zauważenia. Tutaj karty z Tarota, Kapłanka i As Mieczy właśnie mówią o tych odkryciach, o czymś, co jest dla Was niewidoczne i ta pełnia w jakiś sposób Wam to pokazuje. Przez to, że zobaczycie we wszelkich wydarzeniach, w różnych sekwencjach, w różnych rozmowach z ludźmi, w tym, co było w przeszłości, sprzyjanie wszechświata. Że wszechświat jest Waszym partnerem, jak tutaj to właśnie pokazuje karta, że wszechświat jest przyjacielem, który chce pomagać, który rozumie, który podsuwa różne propozycje, podpowiedzi. Właśnie tu będzie jakaś nowość w Waszym spojrzeniu, tu będzie coś, jakaś propozycja, być może wiadomość od wszechświata, która Wam pokaże nowe rozwiązanie, nową możliwość i idźcie za głosem intuicji, bo to będzie taka właśnie podpowiedź. Jeżeli coś usłyszycie, jakaś pierwsza reakcja Wasza na to coś, to jest właśnie ten głos intuicyjny. To zróbcie to spontanicznie, idźcie za tym. Pomińcie wszystkie przeszkody, które budujecie sami w sobie. Tutaj właśnie jest na samym końcu energia znikającego zwierciadła, sublimacja ego. Ego nas często broni przed pójściem do przodu, przed zrobieniem czegoś, przed ryzykiem, przed wchodzeniem w sytuacje nieznane. Bo ego chce obronić nas. Już kiedyś, podpowiada nam, doświadczałeś tego,
robiłaś to i zobacz, co z tego wyszło, to było niedobre, więc przypominam ci to, żebyś nie robiła, nie robił tego. Ale to ego, kiedy chroniło nas, było ok, ale teraz nam przeszkadza, teraz nam źle podpowiada. Nie możemy wyjść poza strefę komfortu, w której już czujemy się niekomfortowo. Więc zauważmy, że możemy współpracować z wszechświatem. Ta dłoń, która tutaj coś buduje, która w czymś nam pomaga, to jest taka ręka Pana Boga, to jest taka ręka rzeźbiarza, któremu możemy się poddać, który wynajduje jakieś niuanse, który potrafi tak wrzeźbić w kamieniu, w drewnie, żeby wykorzystać wszystkie atuty danego materiału. I tym materiałem jesteśmy właśnie my, tym materiałem boskim przecież jest nasza dusza. Poddajmy się temu, co chce zrobić ten rzeźbiarz, ten wszechświat, do czego jesteśmy predysponowani, predystynowani, do czego mamy szczególny talent. Może właśnie coś jest do odkrycia, może o czymś nie wiemy, ale skupiamy się na tym, że czegoś nie możemy, albo że coś koniecznie chcemy przeforsować i robimy coś na siłę i tkwimy w czymś, w czym nie chcielibyśmy już więcej tkwić, ale coś nas ogranicza, coś w nas sabotuje tą nową możliwość. I właśnie ta pełnia pokazuje nam, że to my możemy coś z tym zrobić, że to możemy właśnie zauważyć w sobie i przetransformować. Możemy temu naszemu egu podziękować. Powiedzieć mu, że fajnie, że jest, że nas broni, ale że teraz przejmujemy kontrolę, bo teraz chcemy koniecznie wyjść z tej strefy komfortu. Chcemy, żeby zaryzykować, chcemy poczuć adrenalinę. Chcemy może nawet popełnić błąd, bo teraz jest szansa na rozwój. Teraz ewoluujemy, jak właśnie pójdziemy o krok dalej. Jak zaufamy sobie, a tutaj bardzo ważna jest intuicja, ta kapłanka, to jest właśnie to, co czujemy, przeczuwamy, to jest nasza podświadomość, to o czym nie wiemy, bo jest dla nas tajemnicą, ale jak w to wejdziemy, w ten ciemny las, to zaczniemy po drodze odkrywać różne rzeczy, których w ogóle dotąd nie zauważaliśmy. I to są właśnie te moce dodatkowe, które odkryjemy. To jest też ten cały dialog z wszechświatem, który podejmiemy, bo ufamy mu, bo bardziej ufamy sobie. I idziemy za głosem tym wewnętrznym, który nam dobrze podpowiada. Mamy nową możliwość, mamy nową opcję, nową dziedzinę, nową pasję być może, nową umiejętność, którą odkrywamy gdzieś głęboko. I dzięki temu zmienia się nasz świat, zmienia się nasze odbicie w lustrze. Patrzymy na siebie inaczej, bo dostrzegamy kogoś innego. Rozbija się w pył to, co myśleliśmy o sobie, to, w jaki sposób myśleliśmy o sobie, bo jesteśmy już inni. I to też wspiera wszechświat. I my to akceptujemy. I możemy rozwijać się, możemy iść dalej. Możemy eksplorować nowe dziedziny. To oczywiście dotyczy wielu przestrzeni. To może być jakaś nowa pasja, nowa praca, nowy projekt, nowe zajęcie, które nas fascynuje.
i rozwija jednocześnie. To może być nowa relacja, nowi ludzie na naszej drodze. Być może jedno jest związane z drugim, bo spotykamy kogoś nowego i rozwija się nam nowa pasja, bo rozwijamy nową pasję, spotykamy nowych ludzi i zaczynamy oddychać innym powietrzem. Rozpoznajemy nowe dziedziny, uczymy się czegoś nowego, dowiadujemy się nowych rzeczy, ale przede wszystkim dowiadujemy się nowych rzeczy o sobie. A wszystko dzięki temu, że wyszliśmy poza obszar dotychczasowych działań, że zaryzykowaliśmy, że chcieliśmy pójść za głosem serca, że eksplorujemy coś nieznanego, podejmujemy wyzwanie. I właśnie najbliższy czas, drogie ryby, będzie bardzo twórczy. Będziecie mogły wykazać się właśnie kreatywnością, odnajdywaniem w sobie rozwiązań, zobaczenia tego, jak jesteście zasobni, jak bogaci jesteście w różne możliwości, umiejętności. Takie, o które nawet nie posądzalibyście sami siebie. I myślę, że to jest czas, w którym będziecie coś tworzyć, wychodzić z jakąś inicjatywą. Będzie to coś nowego, coś ekscytującego, coś, w czym poczujecie, jak ważna jest wasza intuicja, jak ona was wspiera, jak fajny macie dialog też z wszechświatem, jak współbrzmiecie dobrze razem. I właśnie tutaj, przepraszam was, słyszycie mojego pieska, który bardzo właśnie jest ciekawski teraz. Wszystko tutaj obwąchuje, szuka czegoś. I ja myślę właśnie, że to będą takie poszukiwania u was nowych rzeczy. Wejdziecie w taki nowy nurt czegoś. Wpadniecie na nowe pomysły. Otwiera się coś dla was. I zmieniacie obraz siebie. Zaczynacie sami siebie inaczej postrzegać, bo jesteście nowi. W nowe właśnie umiejętności, odkryte dopiero właśnie gdzieś tam w środku siebie. Jesteście też nowi ciekawością zgłębiania czegoś zupełnie innego niż dotąd. Jesteście też otwarci na nowych ludzi, na nowe znajomości. Jesteście chętni coś zmienić. I to jest bardzo w zgodzie z wami od wewnątrz i też jest w zgodzie z tym, co proponuje wam wszechświat, o czym mówi wam wszechświat, co jesteście teraz w stanie usłyszeć, zrozumieć i wziąć pod rozwagę. I teraz właśnie kształtuje się ta rzeźba, tak w zgodzie ze strukturą waszą, z tym, jak jesteście predestynowani do czegoś, w zgodzie z waszymi talentami, umiejętnościami. Więc cokolwiek dla was to nie oznacza, myślę, że odkryjecie w sobie coś, co będzie szczególnie ważne, coś, co będzie dawało wam jakąś wskazówkę na przyszłość. Bądźcie uważne na wszelkie znaki od wszechświata, na tą rękę Pana Boga, który chce wydobyć z was to, co jest najcenniejsze. Myślę, że to wszystko, drogie ryby, dobrej, pięknej pełni. Witajcie, drogie parany, na czytaniu na pełni w Koziorożcu. Tutaj będę starała się odpowiedzieć na pytanie, co możemy zrobić, co ty możesz, drogi baranie, zrobić, żeby wyjść z jakiejś sytuacji, myślę, konfliktowej, nieprawdziwej, nieprawdopodobnej nawet być może, sytuacji, która ci wikła, trzyma w kleszczach, jest jakaś taka zewnętrzna, to znaczy zewnętrznie obwarowana jakimiś schematami,
jakimś sposobem myślenia, z którym Ty się nie identyfikujesz. Bo czuję tutaj Twoją energię w tym paziu kielichów. To jest czystość, otwartość, czystość intencji, chęć właśnie wyjścia z czymś dobrym, z jakąś inicjatywą. Jesteście chętni, by współdziałać, ale nie do końca jesteście zrozumiani. Jesteście zrozumiani na opak, bo jest tutaj siedem mieczy, energia czegoś takiego niejasnego. To jest energia kłamcy, czyli ewentualnie możecie spotkać się z zarzutami, że nie jesteście prawdziwi, albo wy spotkacie się z jakąś czyjąś nieprawdą. Karta pierwsza, ten pełen umysł, grupowe myślenie, pokazuje oczywiście bogactwo, które wnosi każdy swoim sposobem bycia, myślenia, umiejętnościami i tworzy się to coś takiego wspólnego, z czego można czerpać. To jest taki internet, który jest bogactwem wiedzy, z którego możemy wszyscy czerpać, ale jest też bogactwem śmieci. Jeżeli nie wiemy o tym, że tam jest również nieprawda, że jest próba manipulacji nami, to możemy źle z tego korzystać. I właśnie w związku z tym, że tutaj pokazało mi się siedem mieczy, czyli właśnie ta chęć manipulowania wami, to, że ktoś was nie rozumie albo wy nie rozumiecie kogoś, bo to jest nie w waszym świecie, to się nie dzieje w was, wy tego nie jesteście w stanie pojąć, to jest poza waszymi granicami, jak gdyby nie możecie się zidentyfikować i zintegrować z czymś, co nie jest wasze, bo w was jest właśnie ta czystość, chęć porozumienia, ale jest zbyt dużo bałaganu wokół was, właśnie jakiegoś śmiecia, czegoś, co nie jest dobre dla was, wy chcecie z tego wyjść. I teraz jest dobry czas na to, żeby zdać sobie sprawę z tego, z czego możecie korzystać, co w tym internecie ogólnoludzkim jest pozytywne, dobre i do przyswojenia dla was, co wy możecie też, dając z siebie, dać pożytek innym, ale też co zachowujecie, czego nie chcecie oddać, albo czym nie chcecie się sycić, bo nie jest w ogóle waszą energią i działa na was źle. I tutaj właśnie jest energia przeprawy, inicjacji. Ja czuję wychodzenia z czegoś, co nie jest dla was, co w ogóle was nie dotyczy, co jest poza wami, co jest obce wam. I to jest porzucanie wszelkich nieprawd, półprawd, kłamstw, niedopowiedzeń, próby manipulacji czymś, bycia w jakimś schemacie, właśnie takiego grupowego myślenia. Pomimo, że ta karta jest pełna koloru i w zasadzie myślę, że taka pozytywna w przekazie, bo mówi właśnie o tej wspólności, o tym, że każdy z nas coś wkłada do tego wspólnego dzieła, jakim jest wszechświat. To jednak w tej wspólności i w tym myśleniu grupowym jest też jakiś schemat funkcjonowania, działania, a wy nie poddajecie się żadnym schematom. Wy wychodzicie poza schematy, idziecie w swoją stronę i przechodzicie właśnie przez taką szczelinę, którą zauważacie, zauważycie możliwość wyjścia poza schemat. Nie uczestniczycie w tym, co wszyscy. Bierzecie dla siebie to, co jest dla was. Oddajecie to innym, co możecie dać, ale nie chcecie funkcjonować jako odpowiedzialni za coś, co według was jest nieczyste, nie dające prawdy, bo prawda jest tutaj czymś,
bardzo ważnym. Myślę, że tutaj mówię o uczuciach. Jest tutaj jakieś przekłamywanie czegoś. Mówię o uczuciach, bo jest Paź Kielichów, który opowiada właśnie o takiej otwartości emocjonalnej. To jest tak, jakbyście otworzyli się na coś, drogie barany, i spotyka was coś niesprawiedliwego, posądzenie o coś niewłaściwego, jakieś kłamstwo, oszczerstwo, z czym w ogóle nie jesteście związani. To nie dotyczy was, ale być może w tej grupie, w tej całej zupie jarzynowej, w tym przemieszaniu wszystkiego, ktoś włożył jakieś warzywo robaczywe i teraz cała zupa jest taka przesiąknięta tym aromatem nieczystości. Wy wychodzicie z tej zupy, nie chcecie w tym uczestniczyć. I myślę, że to jest bardzo słuszna i dobra postawa, bo jeżeli w ten sposób myśleliby wszyscy, że dajemy z siebie to, co najlepsze, nie manipulujemy tymi informacjami, tymi zasobami w żaden taki zły sposób, to znaczy nie robimy czegoś z intencją, żeby komuś zaszkodzić, to wtedy ta zupa jarzynowa, ten internet jest pełen dobrych intencji i jest otwarty na wszystko, co dobre. I tylko dobre wtedy przyciąga. Natomiast jeżeli ktokolwiek ma już jakieś nieczyste intencje, chce zmanipulować czymś, to nie ulegną tylko ci, którzy wyjdą poza obręb, poza tą zupę, poza ten internet, poza te możliwości poddawania się temu. I myślę, że drogie barany, wy właśnie idziecie w swoją stronę, nie poddajecie się czemuś, nie identyfikujecie się z jakąś nieczystością, nieprawdą, kłamstwem, które być może was dotknie, ale wy temu nie ulegniecie. I znajdziecie swoją ścieżkę, pójdziecie w swoją stronę. Może to nie będzie najłatwiejsza strona, ale w stronę światła. Bo energia przeprawy, tej inicjacji jest pokazaniem nawet innym tego kierunku, że nie trzeba iść tam, gdzie wszyscy. Nie trzeba mówić i myśleć tak jak wszyscy. Można myśleć po swojemu. Wy jesteście znakiem, który właśnie lubi inicjować, lubi czemuś nadawać kierunek, lubi dawać początek. Macie taki ogień w sobie właśnie pełen zapału, inicjatywy i właśnie teraz będzie ta możliwość pójścia w swoją stronę i myślę, że będziecie prowokatorem do tego, żeby inni też w ten sposób postąpili. Nie poddacie się opinii grupy, nie poddacie się w ogóle ogólnie panującemu schematowi. Zrobicie coś po swojemu, poza schematem. I myślę, że oczyścicie się w ten sposób też z jakichś zarzutów, z jakichś zakłamań, bo nie będziecie w tym chcieli brać udziału. I sama wasza postawa pokaże, że w ogóle wy nie macie z tym nic wspólnego. Więc myślę, że to jest wyjście ku prawdzie, ale w jakiś sposób też ku sobie. Z jakiejś społeczności zamkniętej w jakiś hermetyczny sposób, oddziaływującej w ogóle na sposób myślenia, czy w jakiejś miejscowości, czy w jakiejś rodzinie, w jakimś klanie, w jakiejś grupie w pracy. Wy wychodzicie poza to, czyści, subtelni, pełni dobrych zamierzeń, nie poddający się presji opinii innych. Nie wiem, czego dokładnie to może dotyczyć. W każdym życiu jest to coś zupełnie innego. Może są to grupy przyjaźni, może to jest relacja, w której czujecie się niekomfortowo, bo coś przed wami jest ukrywane i to psuje atmosferę w waszej rodzinie, w waszej sytuacji. Jest to nie do przyjęcia, bo wy jesteście otwarci, czyści, niewinni. Tutaj w tej energii pazia kielichów czuje się przepływ, niewinność,
Wy jesteście właśnie otwarci na ten przepływ, ale ta woda, która płynie, musi być czysta. I wy właśnie wychodzicie poza obręb tego, co jest przekłamane, niedopowiedziane, manipulowane i idziecie może niezbyt wygodną drogą, bo przedzieracie szlak, ale wychodzicie poza obręb czegoś, co nie jest fajne dla Was. Wybieracie słuszną drogę. Myślę, że to wszystko, drogie barany. Bardzo ciekawe czytanie i ciekawa jestem też, jak to u Was będzie wyglądało. Jeżeli możecie, to proszę o komentarze. Bardzo Was ściskam. Wszystkiego dobrego, pięknej pełni. Witajcie, drogie byki, na czytaniu na pełnię w koziorożcu. Będę odpowiadała na pytanie, co możemy zrobić, co sami możemy przedsięwziąć, żeby wyjść z jakiejś sytuacji, żeby coś rozwiązać, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. I tutaj widzę, że u Was jest bardzo potrzebne zauważenie siebie w ogóle w zupełnie inny sposób, żeby przełamać jakiś czas, jakiś schemat. Księżycowa dziewczyna, karta spośród kart wyroczni szamańskiej, mówi o nowych początkach. I właśnie księżyc, zobaczcie, tutaj jest widoczny księżyc w pełni, który coś rozświetla, który rodzi coś w Was, który pokazuje wewnętrzną możliwość, bo księżyc to jest zawsze nasza intuicja, wnętrze. Ja tutaj czuję, że właśnie coś jest ukryte pod wodą, gdzieś głęboko w Was, co ma potencjał, co może się urodzić. I samo uświadomienie sobie tego faktu, że ten potencjał macie, przyjęcie do wiadomości właśnie tych nowych możliwości w sobie, zamyka jakiś cykl, daje Wam poczucie równowagi, spełnienia, zamknięcia czegoś, żeby odrodzić coś w sobie nowego. Jest tutaj też Królowa Kielichów, która mówi o robieniu czegoś w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoją pasją, predyspozycjami takimi wewnętrznymi, z miłością. I pokazuje mi się w karcie rzeźby terenu, tutaj nazwanej starożytną mądrością, taki sukces, zdobycie czegoś. Bo właśnie zobaczcie, to się dzieje pomiędzy dwoma księżycami. Księżycem w pełni, który na przykład jest w tym momencie, i za miesiąc księżycem w pełni, który jest czasem na osiągnięcie czegoś, na dojście do czegoś. I tu jest pełen sukces. To jest właśnie wejście na tą górę. To jest radość ze spełnienia czegoś. Cokolwiek teraz właśnie nie planujecie, nie rozmyślacie nad czymś, to weźcie pod uwagę właśnie swoje przeczucia, odczucia, intuicyjność, wiarę w siebie, zmierzenie się ze swoimi obawami, strachem. Dajcie się urodzić temu, co chce się urodzić, ten pomysł, to coś, nowi wy, bardziej tacy otwarci, chętni, żeby móc w następnym cyklu księżycowym chociażby być już gotowym na przyjęcie pełni tego sukcesu, na pokonanie przeszkód. Myślę, że rzeczy też dotyczą przeszłości. W jaki sposób jesteście powiązani, uwiązani czymś z przeszłości, jakimś lękiem z przeszłości, czymś, co się nie udało w przeszłości, bo ta starożytna mądrość dotyczy właśnie czegoś, co już było i co może mieć nowe początki. Może dla wielu z Was to być związane z jakąś sprawiedliwością lub niesprawiedliwością wobec Was. Byliście kiedyś potraktowani właśnie w sposób niesprawiedliwy.
ktoś wam był coś winien, zrobiliście coś, za co nie dostaliście odpowiedniego wynagrodzenia. I teraz dzięki temu, że dajecie szansę komuś, czemuś, jakiejś nowej sytuacji, nie myślicie po staremu, że to się znowu nie uda, tylko dajecie swojemu głosowi od wewnątrz, dajecie wysłuchanie, uważność, czujecie całym ciałem, że coś się wydarzy, może tym razem właśnie będzie możliwość, będzie dobrze, że pomimo, że na przykład jest w tej chwili trudno, macie już szansę, jesteście już w jakimś trybie naprawiania czegoś, nie wiem, wychodzenia z jakiejś trudnej sytuacji, z wychodzenia z choroby, wychodzenia z długów. I pomimo, że rzeczywistość wokół was skrzeczy, bo przychodzą ponaglenia od komornika, bo przychodzą listy od dłużników, bo od wierzycieli przychodzą ponaglenia, bo są wyniki badań, które świadczą o tym, że no, nie idzie do przodu tak, jak planowaliście, tak, jak spodziewaliście się, to jednak spróbujcie zaufać wewnętrznemu głosowi, który was przekonuje o tym, że będzie dobrze, że nie będzie wcale tak, jak było poprzednio, że jesteście jakoś tak od wewnątrz przekonani, że tym razem się uda. I to wewnętrzne przekonanie buduje wam dodatkową moc i siłę i idziecie w zgodzie z tą siłą do przodu. Pokonujecie te niepewności, wątpliwości i zaczyna się wszystko równoważyć. Potrzebna jest wasza wiara, potrzebna jest wasza intuicja, potrzebna jest wasza pasja i takie wsparcie od wewnątrz. I to zaczyna płynąć. Nie podcinajcie sobie skrzydeł, tylko współpracujcie sami ze sobą. Więc myślę, że w wielu dziedzinach możecie odczuć, że coś pójdzie do przodu, jeżeli dacie temu przyzwolenie, takie od wewnątrz, że sami w to uwierzycie, że sami nie będziecie już sabotować siebie, tylko właśnie wesprzecie siebie. Dacie urodzić się czemuś nowemu, czemuś, co jest może powtórzeniem, może już kiedyś daliście się w coś, nie wiem, wmanewrować, wrobić i teraz macie znowu okazję i nie wiecie, co zrobić, bo gdzieś tam przeczucie od wewnątrz mówi, no do 3 razy sztuka, no może spróbuj, ale z drugiej strony jakiś głos i nie wiecie, na ile to jest intuicyjne, na ile to jest właśnie jakieś ego, które was broni, na ile to jest jakiś schemat, jakiś umysł automatyczny, który was chce obronić przed czymś. Sugeruje wam, że nie, absolutnie nie, to jest niemożliwe, to się znowu nie uda, popełnisz błąd. I wy w tym próbujecie odnaleźć, co jest właściwe. I wtedy, kiedy macie taki dylemat, to połóżcie dłonie na swoim sercu i spytajcie go o zdanie. Zróbcie to w ciszy, w spokoju, nie w zamieszaniu, w chaosie, tylko właśnie w takiej przestrzeni, w której możecie być sami ze sobą. I wtedy usłyszycie odpowiedź. Poproście też Wszechświat o wsparcie, bo tu niewątpliwie macie to wsparcie. To jest tutaj pokazane w formie tego księżyca, z którego rytmem idźcie, słuchajcie tego, co Wszechświat wam mówi za pomocą języka astrologii, może właśnie tarota. Wszechświat gada z nami bez przerwy, stawiając nam na drodze liczby, słowa, znaki, symbole, które są odczytywane tylko dla nas. Śnimy różne rzeczy. Nie zastanawiamy się często, co oznaczają dla nas te sny. Ale bierzmy to pod uwagę, bo Wszechświat nas wspiera, Wszechświat jest z nami i teraz chce, żebyśmy coś zrozumieli, żebyśmy dali coś sobie zrównoważyć, żeby
nasza wiara w to, że jest sprzyjanie, to, że umiemy, mamy możliwość, że dobrze przeczuwamy, żeby to dodało nam sił, bo jesteśmy na dobrej drodze, drogie byki, żeby coś się wyprostowało, żebyśmy doszli do szczytu, na tą górę, żebyśmy mogli wejść. I to się dzieje już teraz, w momencie, kiedy mówię, wszystkimi zmysłami czujemy się pokonywani przez jakąś górę, przez jakieś okoliczności. Coś jest w takim natłoku i mówi nam, że się nie uda, to nasz wewnętrzny głos podpowiada, będzie dobrze, słuchajmy go, bo właśnie coś się wyrównuje. Tutaj myślę też, że dla panów pojawia się kobieta, która coś może wyrównać. To znaczy, jeżeli czuliście jakiś deficyt, coś było nie tak, czuliście jakiś brak, to teraz właśnie przychodzi do was wiadomość, przychodzi właśnie to z ust jakiejś kobiety, która wypowiada ważne słowa, przekazuje ważną informację. Być może to jest mama, być może tutaj się dla wielu z was układają stosunki z rodzicami, być może stosunki z dziećmi, bo to wy jesteście tą królową kielichów, która często oznacza mamę. Myślę też, że kobiecość tutaj jest też wsparta. Jeżeli mówię do kobiet, to coś się wyrównuje. Zaczynacie być zauważane, bo same zauważacie siebie. Pokonałyście ogromny trud, drogie byki, na drodze, być może do wyzdrowienia. Nie wyrzucajcie tego do kosza przez jedne na przykład badania, które mówią, że tu jeszcze jest czegoś za mało, tam jest czegoś za dużo. Może są pomyłkowe, może są sprzed 2 tygodni, a teraz jest coś zupełnie już w was innego. Uwierzcie w siebie, uwierzcie w to, że może właśnie być dobrze, że może się coś wyprostować i wyrównać, bo takie wyprostowanie tutaj widzę w karcie sprawiedliwości, która, zobaczcie, coś kończy, coś tutaj ucina, coś zamyka, coś wyrównuje, równoważy. I myślę, że tutaj zaczyna płynąć, zaczynacie czuć, że się układa. To może dotyczyć też jakiejś pracy, jakiegoś wysiłku waszego, w który w coś włożyliście, czy w jakąś relację, czy zaangażowanie w jakąś pracę właśnie. Tutaj myślę, że to jest droga do sukcesu, że już za niedługo zauważycie pierwsze symptomy tego, że trzeba ufać własnym przeczuciom, bo was dobrze kierują. I myślę, że to jest też droga do nauki, rozmowy ze sobą i z wszechświatem, żeby umieć odczytywać ten właśnie cichutki, słabiutki, delikatny głos intuicji, która jest zagłuszana bardzo przez to, co ma do powiedzenia często głowa. Jakiś automat w nas, który chce nas ochronić przed przyszłymi zdarzeniami. Ale przyszłość nie musi być powtórzeniem przeszłości i zazwyczaj nie jest. Więc zaufajmy sobie i idźmy za głosem intuicji. Myślę, że dobry czas, dobre zdarzenia. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie, jak to wygląda u was. Wszystkiego dobrego, drogie byki. Do usłyszenia. Witajcie, drogie bliźnięta, na czytaniu na pełnię w koziorożcu. Będę tu starała się odpowiedzieć na pytanie, co możemy zrobić, przedsięwziąć, żeby bardziej kontrolować swoje życie, żeby w pełni za nie odpowiadać, żeby mieć wpływ na to, co się w nim dzieje.
bo myślę, że jest trochę rzeczy poza Waszym wpływem. Pojawił się tutaj pustynny diabeł, karta z wyroczni szamańskiej, która mówi właśnie o jakimś zamieszaniu, chaosie, który się wkradł w Wasze życie. I jak gdyby jest to taki chaos z zewnątrz, na który nie macie wpływu. Coś się zadziewa, ale też wiecie, że wszystko dzieje się po coś. Że taki wiatr, który ten piasek pustynny wzbudził, wzniósł i w ogóle buduje taką pustynną burzę, która jest dotkliwa, która może zmienić krajobraz, jest potrzebna, bo następna energia to jest koło fortuny, to jest właśnie potrzeba zmiany. To jest energia Jowisza, który czasami coś powiększa, właśnie tak jak ta burza jest hałaśliwa, jest pełna piorunów, pełna piasku, zamieszania, wody, wszystkiego, co powoduje taki ogólny marazm, ale to wszystko jest po to, żeby zauważyć, jak potrzebna jest zmiana, jak trzeba Was przetorować, przebudować, bo jest też energia śmierci, która mówi o transformacji, o bardzo głębokiej transformacji. I to jest właśnie teraz czas mocny dla Was. Myślę, że od jakiegoś momentu, być może ten cykl zapoczątkowany nowiem w bliźniętach w ogóle dla Was jest taki pełen intensywności w wydarzeniach, w sytuacjach, w których niekoniecznie się umiecie odnaleźć, bo ja tutaj widzę właśnie takie zamieszanie, zmieszanie i no, takie też niedelikatne wobec Was zachowanie innych, niesprawiedliwe może w odczuciach Waszych. Ale to jest właśnie takie zamącenie, żebyście umiały odnaleźć się na nowo w czymś, żebyście się określiły, żebyście się skonstruowały. Ja tutaj mówiłam przy którymś znaku, być może przy koziorożcu, mówiłam o zbudowaniu w sobie takiej konstytucji, takiego konstruktu, który określa nas, który przy takiej burzy właśnie nie daje zboczyć ze szlaku, bo przypominamy sobie, co jest zaakcentowane w nas, co jest dla nas ważne, co jest takim dekalogiem, z którego nie zrezygnujemy. Myślę, że to ta konstrukcja co jakiś czas nam się przypomina, może coś zmieniamy, ale właśnie warto jest teraz ułożyć to na nowo, żeby iść po swojemu, żeby budować się po swojemu, żeby nie dać się zboczyć z tego kursu. Pomimo właśnie zawirowań, burz, jesteśmy swoi. I mówię tutaj o wydarzeniach, które mogą się nadal dziać, intensyfikować. Ale myślę, że Wy już właśnie jesteście w sobie tacy zahartowani, już teraz bardziej poukładani, już wiecie, czego chcecie, czego nie chcecie, co jest Wasze, a co nie dla Was i wychodzicie z tego marazmu, z tej burzy, wchodzicie w spokój. Jest tutaj energia zimowy sen, czas dojrzewania. Myślę, że po tych takich dużych wydarzeniach, dużych przeżyciach, teraz po prostu w takim spokoju i wewnętrznej ciszy odpoczywacie, nabieracie energii, patrzycie, co jest dla Was ważne, konstruujecie właśnie tą konstytucję swoją, spoglądacie w siebie z dużym szacunkiem dla tego, co już wytrwaliście, dla tego, jacy jesteście, doceniacie siebie i czuję w tej karcie, widzę w tej karcie zimowy sen, czas dojrzewania, taką
czystość, przezroczystość. Właśnie wy docieracie do tej swojej niewinności, do źródła siebie i widzicie właśnie, na czym polega to bycie sobą dla was. Co jest w was najważniejsze, co przetrwa wszystko, każdą burzę. O co tak naprawdę wam chodzi. I myślę, że to jest właśnie takie dojrzewanie do siebie, do bycia sobą, do chronienia siebie, do stawania po swojej stronie. Czuję, że dla wielu bliźniąt tutaj był konflikt, jest konflikt wokół was, jest ta burza, która dotyczy was osobiście, dotyka was mocno, bo to są mocne energie. Ale wy w tym wszystkim nie tracicie wątku, nie tracicie kierunku, wy go odzyskujecie. Wy znowu patrzycie właśnie tak przejrzyście, świetliście w siebie, odkrywacie to światło w sobie. Nie poddajecie się tej burzy, ona was nie zmiecie. Ona was umocni, ona was określi. Myślę, że też będą zdarzenia, które bardzo też zmienią wasz sposób myślenia, mogą dużo wnieść nowych wartości, bo czuję taką świeżość w tej karcie Zimowy Sen, która może kojarzy się z jakimś odpoczynkiem, hibernacją, ale to jest może odpoczynek od tego chaosu, jakbyście zmieniły miejsce, środowisko, osoby, które was otaczają, jakbyście były wyjęte z tej burzy w jakieś miejsce, w którym możecie porozmawiać ze sobą samymi, jakbyście mogły być w takim odosobnieniu, ale być może w nowym środowisku, które jest takim odosobnieniem i takim pooglądaniem siebie w inny sposób. Dla wielu z was to jest w ogóle przetransformowanie wielu rzeczy w swoim życiu. Zmiana całkowita, bo jednocześnie tutaj koło fortuny opowiada o zmianie. To są zdarzenia, które przychodzą z zewnątrz, ale transformacja, ta karta śmierci opowiada też o takiej wewnętrznej przemianie, którą przechodzicie. A razem te dwie energie mówią właśnie o sytuacjach, które o 180 stopni potrafią wywrócić życie. I myślę, że w takim pozytywnym sensie, że to jest coś, co zwraca wam godność, szacunek, co pozwala wam iść dalej. Cokolwiek to nie jest, to wy wychodzicie z tego bardziej oczyszczeni, kryształowi. Nie wiem, czuję taką piękną przezroczystość, niewinność, uczciwość w karcie Zimowy Sen. Jest to też taka energia poczucia bezpieczeństwa, możliwości właśnie na chwilę zdrzemnięcia się, odpoczynku od czegoś, co było pełne właśnie takiego zamieszania. Mam nadzieję, że drogie bliźnięta, jest to odpowiedź, co możecie zrobić. Możecie poddać się tej zmianie, konstruując siebie. Im bardziej coś na was wywiera presję, tym bardziej wy określacie, kim naprawdę jesteście, co chcecie, co jest wasze. I właśnie to jest konstruowanie siebie, odbudowywanie siebie być może. Może nie tyle odbudowywanie, co zauważanie prawdziwych siebie, dokopywanie się do siebie, do tego źródła, do źródła światła, do źródła energii, do tej boskości w sobie, którą niesiecie, którą macie, którą emanujecie.
pomimo właśnie wszelkich zawirowań, jakichś nieczystych zagrań, które tutaj mogą towarzyszyć tej burzy, wy jesteście sobą, wy tym bardziej jesteście sobą, im bardziej właśnie coś na was napiera i naciska. I myślę, że w gruncie rzeczy ulegacie transformacji, to znaczy odkryciu, że jesteście wartościowi, niezwykli, i to prowokuje następne zmiany w waszym życiu. Może będziecie podejmować decyzje o zmianie miejsca, o zmianie sposobu myślenia, o zmianie pracy, bo tutaj jest dużo zmian, które pozwolą wam na bycie sobą, na robieniu czegoś, co jest właśnie takie w zgodzie z wami, na budowanie tego kryształu, tej czystości. Myślę, że to jest też czas ochłonięcia po jakimś trudnym wydarzeniu. Czas spokoju, czas zaglądania w siebie, czas dojrzewania, czas dojrzewania do siebie. W szacunku, w miłości, w zapewnieniu sobie warunków do tego, żeby właśnie żyć w zgodzie ze sobą, w takim poukładaniu ze sobą, bez tego napierania, bez tego chaosu z zewnątrz. I w skrócie mogę odpowiedzieć na pytanie, co możesz zrobić, drogi bliźniaku. Bądź sobą. Odkryj siebie. Uwierz w siebie. Bądź sobą prawdziwym. Nie daj się stłamsić i poddaj się tym zmianom, które są w zgodzie z tobą, które są dla ciebie, zachowując tą konstrukcję, ten dekalog swój, tą konstytucję. Wszystkiego, co najpiękniejsze. Witajcie, drogi raki, na czytaniu na pełnię w koziorożcu. Tym czytaniem, jak widzicie po tytule filmu, chciałabym odpowiedzieć na pytanie, co można zrobić w tej sytuacji, w której jesteście, jak konkretnie można postąpić. Oczywiście dla każdego z was jest to coś innego. Jest to sytuacja w pracy, może jest to sytuacja w relacji, może macie do przepchnięcia jakiś ważny projekt i potrzebny jest moment dystansu. Oczy kondora, takie wznoszenie się ponad konflikty, karta z kart szamańskich pokazuje, że właśnie jest potrzeba spojrzenia na coś z wysoka, z góry, bo kondor to jest ptak, który jest ponad wszystkie. On wzlatuje bardzo wysoko, no i jego wzrok oczywiście zauważa szczegóły, ale też umie dokonać syntezy. I ta synteza jest chyba bardzo istotna w tej chwili, żeby wznieść się poza ostrzał, poza oceny innych, poza zazdrość, która was nie dotyka, nie dotyczy. Sądzę, że wy jesteście zauważani, jesteście w polu rażenia, bo być może robicie coś akurat w tym momencie, zwracacie czymś na siebie uwagę, być może robicie coś, co jest widoczne, coś, co jest kontrowersyjne dla innych, być może wchodzicie w jakieś sytuacje, które nie wszystkim się podobają, jesteście na celowniku, bo właśnie ta widoczność wasza jeszcze bardziej prowokuje ocenę, właśnie zazdrość. Być może też jest bardzo dużo dobrych opinii, ale wy chcecie wyjść poza ocenę, poza opinię. Nie chcecie się sugerować tym, co myślą inni, bo chcecie odnaleźć w tym wszystkim swoje zdanie, swoje myśli,
chcecie widzieć, co wy czujecie. I tutaj z kart Tarota jest rycerz kielichów, sześć kielichów. To są energie miękkie bardzo. To jest właśnie coś, co w was płynie. To są wspomnienia. To jest czułość wobec siebie. To jest czułość w jakiejś relacji. To jest miłość bezwarunkowa, którą zaczynacie na maksa czuć. Zaczynacie czuć swoje uczucia. Coś w was rozbudza. Coś powraca, co już było, coś, co jest ważne, coś, co jest namiętne, coś, co chce koniecznie zaistnieć. I właśnie po to jest chyba ta cała synteza, patrzenie na coś z innego punktu widzenia, żeby zobaczyć to sedno, żeby czuć siebie. I jest też energia pierwszego oddechu, świeżego umysłu. To jest takie rodzenie się czegoś na nowo, tak jakbyście tym takim lotem do góry, tym spojrzeniem zewnętrznym, takim kosmicznym na całą sytuację, nagle odkryli nową galaktykę, nowe miejsce do życia, nowy sposób na życie, nowe patrzenie, nowy schemat, który teraz możecie stworzyć, taki swój. Schemat w sensie konstrukcji własnej, swojego życia. Tak jakbyście odnajdywały nowy sposób na coś. I tutaj czuję nowy początek, takie odrodzenie w sobie czegoś, zaufanie do tego, co się dzieje. Zaufanie do własnych przeczuć, odczuć, emocji, bo one zaczynają być ważne. One zawsze były ważne, ale myślę, że będąc czymś w środku, trudno jest temu nie ulec. Trudno jest też mieć takie spojrzenie obiektywne. Często jak jesteśmy w środku jakiegoś zamieszania, chaosu, bierzemy pod uwagę to wszystko, co słyszymy, nie wiemy, czy coś jest z zewnątrz, czy coś jest od wewnątrz nas, nie mamy punktu odniesienia i właśnie dobrze jest polecieć w kosmos, zobaczyć coś z innej perspektywy, żeby nie czuć się w tym systemie, w środku czegoś. Bo ten system na nas oddziaływuje. Nie możemy być poza nim, będąc wewnątrz. I myślę, że to jest faktycznie jakaś podróż taka na zewnątrz. Być może dajecie sobie jakąś przestrzeń, są wakacje, może gdzieś faktycznie wyjeżdżacie. A może to jest właśnie potrzeba spojrzenia na coś z góry. Z innego punktu widzenia, z punktu widzenia właśnie takiego kosmicznego, żeby móc zauważyć to, co faktycznie jest dla was ważne, bo potrzebna jest jakaś zmiana, potrzebny jest jakiś początek, zainicjowanie czegoś, ale na swój sposób, bez tego systemu, w którym dotąd tkwiliście, z możliwością wolnego wyboru, z możliwością wybierania sercem, bo te kielichy, które tutaj są, one świadczą właśnie o bogactwie uczuć, które macie. Chcecie te uczucia w ogóle ulokować w coś nowego. Może nowy pomysł, nowa pasja, która was porywa, nowe zajęcie, być może chcecie wejść w jakąś nową relację, nowa przyjaźń, nowi ludzie, ale to wszystko też ma związek z jakąś przeszłością. Może coś już się wydarzyło, coś już było, do czegoś powracacie, ale teraz z innym sposobem patrzenia, bo ten kondor, zobaczcie, to jest taki bardzo ostry wzrok. To jest zauważenie szczegółu, który dotąd może pomijaliście.
To jest też widzenie z tej kosmicznej perspektywy, poza systemem, poza tym natłokiem, tym ściskiem, tym wywieraniem presji, bo wy chcecie być w tym wyborze swoim wolni, chcecie to zrobić po swojemu. I myślę, że tutaj rodzi się nowy początek. Właśnie ta nowa galaktyka, nowe miejsce, nowa przyjaźń, nowa relacja, albo odnowienie czegoś, ale po swojemu to robicie. Czujecie to od wewnątrz. Czujecie gotowość też na coś. I myślę, że ten kondor, który tak wzbił się wysoko, on teraz dotarł do celu swojej podróży. On dotarł w jakieś nowe miejsce. Znalazł nowy sposób. Znalazł nowych ludzi, nowe przestrzenie, w których chce się obracać, w których chce funkcjonować. I właśnie tą swoją konstrukcję świata, ten swój dekalog, który teraz rozpracował i chce wdrażać w życie, ma w tej nowej przestrzeni możliwość zainicjować. I to jest tak, jak gdyby rzeczy zaczynają się układać same. Sytuacja, która być może parę dni temu byłaby niemożliwa, teraz nagle jest przestrzeń dla niej, robi się miejsce, bo w waszym umyśle, w waszym sercu, w waszym wyzwolonym ja, spod jarzma jakichś takich nacisków i ucisków, wy teraz widzicie na to przestrzeń i możliwość. I to jest takie fajne sprzyjanie też losu. Zauważacie ten dialog z wszechświatem. Tutaj jest dużo czułości, subtelności, dużo miłości do siebie też i ten taki dialog właśnie, który prowadzicie ze sobą, ze światem, zauważacie to sprzyjanie, tą chęć też lepienia tego, co robicie, kreowania tego czegoś, mówię, tej sytuacji, tej pracy, tej swojej predyspozycji do czegoś, bo coś odkrywacie też w sobie. To wszystko zmierza ku czemuś nowemu, budowanemu właśnie po swojemu, rozwiązaniu, pokonaniu, zauważeniu, reanimacji. I to jest taki tutaj pierwszy oddech, czyli zaczynacie oddychać swobodnie, bo jesteście w przestrzeni, w której czujecie sprzyjanie, bo jesteście w miejscu, w którym wam jest dobrze, bo może jesteście z kimś, z kim czujecie się dobrze, bo budujecie ten świat po swojemu, według tego, co dyktuje wam serce. Więc odpowiadając w skrócie na pytanie, co możesz zrobić, drogi raku? Spojrzeć na wszystko świeżym spojrzeniem, z góry. Nie oceniając niczego, nie oceniając siebie. Bez poczucia winy, bez oczekiwań. Wierząc w możliwości, bo niewątpliwie masz, dzieje się tutaj coś bardzo dobrego, jesteś widoczny, ale nie ulegasz presji oceny negatywnej czy pozytywnej, po prostu budujesz własną na podstawie tego, co odczuwasz, jakie są twoje emocje, jakie są twoje uczucia i budujesz na uczuciach coś nowego. To nowe ciebie spełnia, drogi raku, bo oddychasz swobodnie, bo czujesz się jak u siebie. Niezależnie od tego, co budujesz, czym jesteś, jakie masz zamiary, to
szukaj siebie, bądź sobą i buduj w oparciu o to, co kochasz. Wszystkiego dobrego, pięknej pełni. Witajcie, drogie lwy, na czytaniu na pełni w koziorożcu. I to jest dobry moment na pytanie, co możemy zrobić, na co mamy wpływ, czym dysponujemy. I myślę, że dysponujecie ogromną charyzmą, siłą, bo jest tutaj cesarz, jest tutaj też odrodzenie, możliwość powrotu do czegoś, podjęcia jakiejś ważnej decyzji, no mocne energie. Więc macie predyspozycję, żeby ogarnąć coś, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Jesteście w pełni samodzielni i myślę, że też odkrywacie w jakiś sposób swoje możliwości i siebie. Bo zobaczcie, karta tej sprawiedliwości, tutaj karta 20 w tym tarocie nazwana sprawiedliwością, ale ona jest zmartwychwstaniem, pokazuje wasze światło, które wydobywa się z tych całych wszystkich murów, obwarowań, chityn, struktur, które są teraz powoli zdejmowane, z których możecie się wydobyć. Możecie być wreszcie w czymś, w jakiejś dziedzinie, w jakiejś sytuacji prawdziwymi sobą. Czuję, że tutaj odzyskujecie gdzieś władzę nad czymś, czy w jakiejś relacji, czy w swojej pracy. Gdzieś na jakimś polu zaczynacie w pełni czuć się swobodni. Jesteście konstruktorami swojego życia. Możecie robić coś po swojemu. Może rozpracowujecie coś, jakiś projekt i macie na to duży wpływ, żeby on był właśnie bardzo autorski, żebyście mogli tam wykreować coś, co jest takiego wewnątrz was, co chce się pokazać. Zamanifestujecie coś dla ludzi twórczych, dla artystów. Bardzo dobry czas, drogie lwy, manifestujcie siebie. Pokazujcie to, co jest dla was ważne. Myślę, że dla innych może być równie istotne, że z taką odwagą coś zrobiłyście. Jest tutaj też energia z kart szamańskich, mówiąca właśnie o takim płynięciu, o przepływie, o wodzie, która jest pełna emocji, uczuć. Nazywa się to tutaj pieśń wielorybów. Rozbrzmiewanie, tak jakbyście właśnie mogły zaśpiewać tą swoją pieśń, swoją radość, określić coś za pomocą właśnie twórczości, tańca, muzyki, malowania, rzeźbienia, fotografowania, żebyście mogły właśnie rozbrzmiewać tą radością życia, żebyście mogły to pokazywać. Być może wasza praca dotyczy czegoś bardzo kreatywnego i twórczego. Być może możecie być sobą, możecie być twórczy w jakiejś dziedzinie życia. Może coś budujecie, wznosicie, remontujecie i tam właśnie macie ujście do swojej kreacji. Możecie podziałać wyobraźnią. Nie wiem, bardzo mi się to wiąże z twórczością. Z takim byciem w zgodzie ze sobą. Tutaj też czuję taki spokój. Jesteście w swoim świecie. Wychodzicie, nie wiem, z jakiegoś wyścigu. Nie chodzi wam o to, żeby zdobyć coś jeszcze, coś więcej. Tylko żeby pokazać to, co jest ważne. Być może właśnie tacy przebodźcowani tym wyścigiem. Teraz stykacie się ze sobą, ze swoim sercem, ze swoją wyobraźnią i nadszedł czas, by właśnie zrobić coś po swojemu, wydobyć z siebie tą twórczość, zaśpiewać swoją pieśń, wymalować swój obraz, żeby poszukać tej harmonii i piękna
w sobie i na zewnątrz siebie i dać temu ujście. Czas odkrywania. Może wielu z Was po prostu gdzieś płynie, będzie radować się tą możliwością swobody bycia sobą. Właśnie gdzieś to czuję na jakiejś wodzie, w jakiejś wodzie. Być może właśnie ta woda to jest ta Wasza intuicyjność, kreatywność, wyobraźnia, twórczość. Bo dajecie temu jakiś konkretny wyraz. Tutaj ten cesarz to jest władza nad sobą, to jest kontrola swojego życia, to jest wzięcie sprawy w swoje ręce, to jest budowanie czegoś, konstruowanie według swoich zamysłów, planów, zasad. Coś w Was się odradza, odmładza, odnawia. Ku czemuś idziecie, co być może już miało jakiś ślad w przeszłości, może to jest jakiś pomysł z przeszłości, który na nowo do Was powraca i teraz Wy to realizujecie, bo jesteście dojrzali, już wiecie, jak to zrobić, bo jesteście też czegoś pewni. I tutaj jest też energia kocia, gąsienica, okazja. Tak przyglądam się temu i właśnie widzę tutaj też taką twórczość, widzę w tym taką nieoczywistość, oryginalność, pomysł, zobaczenie czegoś, no te oczy tutaj wszędzie widoczne na tej gąsienicy i takie kocie oczy, pokazują, że właśnie coś zobaczycie, że to będzie takie wyjątkowe, nietuzinkowe, oryginalne, tak jak w ogóle cała sytuacja tutaj jest taka jakaś senna, oniryczna, taka właśnie nieoczywista, taka surrealistyczna. Będziecie umieli połączyć ze sobą różne elementy, które być może w normalnym świecie nie pasują do siebie, ale za pomocą właśnie tego połączenia będziecie mogli coś powiedzieć, coś pokazać, coś zrobić bardzo twórczego, przenieść innych w jakąś nieoczywistość, zderzyć ze sobą dwie polaryzacje, tak jak tutaj autor tej karty dojrzał właśnie te kocie oczy w wizerunku tej gąsienicy i ta gąsienica zmieniła charakter. Ona jest właśnie taka tajemnicza, zaciekawiająca. Wszystko jest w takich też kolorach, które są zaproszeniem do jakiejś ekstrawagancji. I myślę, że tu właśnie będzie duża odwaga w przekazywaniu czegoś światu, w manifestowaniu czegoś, w mówieniu o sobie, bo w tym wszystkim chodzi o to, że odkrywacie siebie, sami dla siebie, ale też dla świata, bo pokazujecie to, co jest w środku dla Was ważne. Więc myślę, że w pytaniu, co możecie zrobić, to odkryć siebie dla siebie samych, ale też dla innych, pokazać twórczych siebie, żeby sprowokować też innych do twórczości, do kreowania. Być może ta wielka potrzeba, żeby kreować, żeby być twórczymi, jest akurat dla lwów taka permanentna, taka zawsze. I teraz tym bardziej jest czas, żeby to wyzwolić z siebie. Teraz stworzone rzeczy przez Was będą oryginalne, będą prawdziwe, będą naprawdę pokazywać sedno, sedno Was, sedno tego, co chcecie światu przekazać. Myślę, że po prostu dla Was, drogie lwy, twórczy czas kreowania czegoś po Waszemu, z sensem,
z myślą jakąś przewodnią, z intencją, coś, co ubogaca Was, rozwija, pomaga odżyć, też macie taki nowy zapał do życia, wkręcacie się w coś, bo możecie pokazywać prawdziwość, autentyczność siebie. Robicie to w taki nieoczywisty, oryginalny, nietuzinkowy sposób. Myślę, że to jest na wielu poziomach, w wielu przestrzeniach, w wielu płaszczyznach, w wielu dziedzinach Waszego życia. Jesteście po prostu bardzo twórczy. Wykorzystujcie ten czas. Bądźcie kreatywni. Wszystkiego dobrego. Witajcie, drogie panny, na czytaniu na pełni w koziorożcu. To czytanie odpowiada na pytanie, co możemy zrobić, jaki mamy wpływ na to, co się dzieje wokół nas, co możemy realnie wykorzystać, żeby zmienić rzeczywistość. I jest tutaj rzeczywiście jakiś mrok wokół Was, jakaś sytuacja, która Was być może pokonuje, czujecie, że ona jest jakaś dojmująca, doskwierająca, że coś jest podcinającego Wam skrzydła, bo mówi o tym karta pięciu mieczy. To jest energia poczucia winy, które być może ktoś, jakaś sytuacja w Was wywołuje. Chcielibyście się z tego wyrwać i pójść do przodu. To jest być może przepracowanie, to jest być może zmęczenie, to jest poczucie obciążenia czymś, niezadowolenie do końca z wyników czegoś. I jest właśnie ta przemożna chęć przekierowania energii, przesterowania jej w inne miejsce. Być może chcecie wyjechać, chcecie odpocząć, bo napotkaliście na swojej drodze jakąś przeciwność. I być może też to się dzieje po to, żebyście zauważyły, że nie wszystko musi być tak, jak to zaplanowałyście wcześniej. Być może dojrzycie inną możliwość. Przeszkoda zawsze jest po to, żeby przemyśleć coś jeszcze raz, żeby być może stanąć na chwilę, przeformatować, żeby zastanowić się nad czymś jeszcze raz. I tutaj jest energia błędnego ognika, który dostrzega jakąś możliwość w mroku. Być może jesteście właśnie w takim momencie, kiedy coś się nie udało, kiedy chcielibyście inaczej niż wyszło, ale dostrzegacie możliwość i właśnie chyba chwytacie lejce w swoje ręce, zauważycie okazję, podejmujecie jakąś decyzję, bo tutaj energia Rydwanu właśnie mówi o tym, że coś możecie zrobić, że w czymś możecie udoskonalić ten swój plan, że coś jednak zależy od Was. Właśnie podejmujecie jakiś temat, szybkie działanie, sprężacie się z czymś, nie dacie sobie do końca właśnie podciąć skrzydeł, bo nieraz tak to działa, że jakaś przeszkoda wywołuje w nas opór, że to wzmaga jeszcze nasze siły, że dokładamy jakichś starań, żeby jednak pomimo wszystko coś zrobić. Może zmieniamy plany, może zmieniamy formę naszego działania, może zmieniamy kierunek, ale nie przestajemy, nie rezygnujemy z czegoś. I właśnie tak to widzę, że pomimo może wcześniejszej rezygnacji podejmujecie akcję, podejmujecie działanie, nie zrażeni niczym. To jest tak, jak ja teraz słyszeliście odgłosy w tle, one przeszkadzały mi. Ja chciałam koniecznie zrobić dla Was to nagranie, ale
znalazłam miejsce w przestrzeni, żeby nagrać w miarę spokojnym miejscu. Robię trzecią próbę, trzeci podejście, ale nie rezygnuję. I myślę, że teraz te hałasy, które dobiegają, są bardziej do przyjęcia. To jest przyroda, to są ptaki. Z dala słychać samochody, ale myślę, że jestem słyszalna i to, co chcę Wam przekazać, właśnie tym bardziej wybrzmiewa, że pomimo przeszkód, może weryfikując jakieś działania, może znajdując nowy sposób, nową formę na coś, i tak idziecie do przodu i robicie coś po swojemu. I właśnie na to pytanie, co zrobić, podjąć dalsze działania, nie rezygnować, nie dać sobie podciąć skrzydeł, dojrzeć możliwość w mroku, przeszkody potraktować jako coś naturalnego, co zawsze się pojawia, co w jakiś sposób aktualizuje nam spojrzenie, co pomaga przeplanować, przeorganizować coś. Myślę, że najbliższy czas może nie będzie jakiś najłatwiejszy dla Was, drogie panny, ale jest potrzebny właśnie, żeby przetorować swoje myślenie, działanie, żeby też zobaczyć, jak jesteście niezłomni, że pomimo wszystko idziecie w działanie, nie jesteście bierni, bo zdecydowanie karta tego rydwanu jest właśnie pójściem w akcję, jest zrobieniem czegoś, jest być może jakimś tranzytem w przestrzeni, może gdzieś pojedziecie, wyjedziecie, żeby nabrać też jakiegoś dystansu, albo żeby mieć wpływ na coś, żeby być bliżej czegoś, żeby coś dokładniej zobaczyć, żeby zweryfikować sytuację. Myślę, że będziecie właśnie szukać tam, gdzie jest ciemno. Nie będziecie się obawiać spojrzeć w mrok. Być może to są jakieś zakamarki przeszłości. Być może są to sprawy niechciane, o których się rzadko mówi. Ale zajrzyjcie w to, bo warto zmienić swój punkt widzenia, bo to, co było kiedyś, jest inne teraz, Wasz ogląd jest inny, bo Wy się zmieniliście i myślę, że można z czymś też ruszyć do przodu. Właśnie to spojrzenie w przeszłość jest inne i ta przeszłość dzięki temu też jest inna. Wyciągacie z czegoś wnioski i idziecie dalej. Ten mur, który tutaj się buduje, ta przeszkoda, która stoi na drodze, ona jest takim wyzwaniem, jest pokazaniem samemu sobie, że dam radę, że to mnie nie zmyli, nie zmusi do odwrotu, że wchodzę tak czy inaczej, bo ważne jest właśnie to skupienie się na działaniu, a nie poddanie się czemuś. Myślę, że odpowiedzią jest właśnie działanie, jest akcja, jest niepoddawanie się, jest bycie zdeterminowanym na celu, na tym, co w rezultacie chcecie osiągnąć. Myślę, że też intuicja ma tutaj duże znaczenie, bo w tym mroku, w tym momencie, kiedy jest ciemno, zawsze możecie dojrzeć właśnie tym trzecim okiem, tę możliwość. Ja tu widzę właśnie trzecie oko w karcie tego muru i przeszkód. Jest ta możliwość, którą dostrzegacie, wyczuwacie intuicyjnie i znajdujecie rozwiązanie. I fakt, że je znajdziecie, fakt, że się nie poddacie, fakt, że ominiecie przeszkody, że one wyzwolą w Was dodatkowy potencjał, to jest właśnie to, co zyskujecie. I myślę, że ta pełnia pokazuje Wam właśnie jakąś możliwość, dodaje Wam siłę w pokonywaniu czegoś, co nie jest łatwe, ale dacie sobie z tym radę, bo macie energię właśnie rydwanu. Być może zmieniacie przestrzeń, być może właśnie wyjeżdżacie, być może kierujecie uwagę w inną stronę i znajdujecie
inne rozwiązanie, ale dajecie sobie radę i myślę, że cała sytuacja kończy się sukcesem. Czegokolwiek ona nie dotyczy, czy właśnie jakiejś waszej pracy, projektu, wyzwania, czy jakiejś relacji z kimś, czy jakichś problemów, które są kontynuacją czegoś z przeszłości, co już raz podcięło wam skrzydła i zmusiło was do zweryfikowania czegoś. Teraz powraca, a wy w dalszym ciągu niezłomni podejdziecie do tematu jeszcze raz. I jeszcze raz pokonacie sprawę i znajdziecie właśnie sposób, żeby wyjść z tego cało i po swojemu, bo myślę, że tutaj dużo jest właśnie tego wzięcia spraw w swoje ręce, odpowiedzialności, przewodniczenie czemuś, przekierowanie na inny tor, zboczenie może z tej ścieżki, na której są przeszkody, żeby je ominąć. To jest właśnie szukanie sposobu, nie tkwienie takiej energii bycia ofiarą, tylko wzięcia sprawy w swoje ręce. I tego wam z całego serca, drogie panny, życzę, bo myślę, że znajdziecie sposób i ominiecie przeszkody lub pokonacie je właśnie swoim sposobem na wszystko, zorganizowaniem, zaplanowaniem, precyzją, i też decyzją, taką decyzją dojrzałą, szybką, odpowiedzialną. Myślę, że tutaj możecie odpowiadać nie tylko za siebie, tutaj może w grę wchodzić jeszcze odpowiedzialność za innych i może tym bardziej jest wam trudno, ale myślę, że spokojnie dacie sobie radę. I właśnie ten strumień energii, który przekierujecie na rozwiązanie danej sytuacji, pomoże nie tylko tej konkretnej sytuacji, tym osobom, które są uczestnikami być może razem z wami tych trudności, ale pomoże to wam w przekonaniu, że zawsze sobie dacie radę. I to jest chyba coś bardzo nadrzędnego, coś, co was uskrzydli i podniesie was z kolan, z tej sytuacji, w której przez jakiś czas musiałyście tkwić. Teraz będzie właśnie dynamiczny rozwój sytuacji i szukanie rozwiązań. Sukces! Wszystkiego dobrego, drogie panny. Witajcie, drogie wagi, na czytaniu na pełni w koziorożcu. Tutaj za pomocą kart będę starała się odpowiedzieć na pytanie, co możemy konkretnie zrobić, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje w naszym życiu, na to, co się dzieje wokół nas. Myślę, że to jest dobry czas na to, żeby dokonać jakiegoś porządkowania, wyczyszczenia. Karta spośród kart szamańskich to detoks, naprawianie ciała, umysłu i ducha. Więc myślę, że dobry moment, żeby zastanowić się właśnie, co jest toksyczne. Czy sytuacja, w której jesteśmy, czy praca, czy relacja, czy nasze związki z innymi, czy coś jest, czego nie chcemy. Czy coś nam się nie podoba, czy tkwimy w czymś, co jest toksyczne właśnie, czy można to naprawić, czy chcemy coś zakończyć, czy próbujemy to zmienić i jaki mamy na to wpływ. Przede wszystkim możemy oczyścić siebie, oczyścić swoje ciało właśnie, dokonać takiej detoksykacji. Możemy pomyśleć o tym, co zanieczyszcza nasz umysł, nasze myśli, co się dzieje z naszymi emocjami. Czy odpoczywaliśmy, może bardzo intensywnie pracowaliśmy nad czymś. Może
trzeba byłoby odpocząć, po prostu wyjechać, albo przez chwilę pobyć osobno, żeby móc pomyśleć, żeby móc, nie wiem, zasnąć, żeby móc zregenerować się. Jest tutaj też energia Królowej Buław, która mówi o takim czynnym odpoczynku, o działaniu. To nie jest odpoczywanie właśnie z taką biernością. To nie jest odpoczynek, który zamyka nas na jakąkolwiek działalność. To jest na przykład zmiana kierunku z takiej intensywnej pracy, na przykład przed komputerem siedzącej. Wchodzimy w aktywny odpoczynek, biegając, chodząc, wędrując, poszukując czegoś, koncentrując się na wysiłku, na przykład fizycznym, bo było dotąd dużo wysiłku, w który wtłoczony był nasz umysł, a nasze ciało było nieruchome. Teraz odwracamy sytuację i w ten sposób odpoczywamy. Zaczyna krążyć w nas energia, jest równowaga. Myślę, że też tutaj bardzo ważne jest w tym wszystkim, żeby zrobić coś dla ducha. Nie tylko, żeby nasze ciało zaczęło inaczej funkcjonować, ale właśnie ta karta papieża mówi tutaj o naszej wierze, o naszym spojrzeniu na świat, na siebie, o wnikliwej analizie tego właśnie, co czujemy, jak odbieramy świat, jaki mamy światopogląd. W ogóle takie troszeczkę oderwanie się od tego, na czym dotąd skupialiśmy uwagę. I to skupienie teraz przenosimy w inne miejsce, w inną dziedzinę życia. Być może w jakąś pasję, bo nie jest tutaj energia ucha igielnego, która opowiada właśnie o koncentracji na czymś, na takim skupieniu całego ciała, umysłu, być może na byciu zaangażowanym w coś innego. W jakąś właśnie pasjonującą nas i pochłaniającą sprawę. Bo jesteśmy pasjonatami właśnie różnych dziedzin. I oprócz pracy, którą wykonujemy na co dzień, no tak mi tu przychodzą do głowy właśnie przepracowanie wasze i praca i te problemy, które niesie ze sobą codzienność. Teraz potrzeba zrównoważenia tego codziennego wysiłku czymś zupełnie innym. Więc jeżeli na przykład wasza praca polegała na tym, że dużo jeździliście, to były godziny za kierownicą, to była przestrzeń daleko od domu, od rodziny, no może teraz właśnie to skupienie będzie zagwozdkowane na rodzinie, na domu, na spokoju, na wyciszeniu, na poczytaniu książki. To wszystko zależy od trybu, jaki mieliście, w jaki wpadliście, bo myślę, że to właśnie teraz jest takie odwrócenie sytuacji i macie na to wpływ. Poprzez aktywne współdziałanie ze sobą, z tym, co was pasjonuje, bo Królowa Buław to jest pasja, a to jest robienie czegoś spontanicznie. To jest rozwój, to jest dynamiczne wejście w różne środowiska, sprawy, w sytuacje. To jest pewność siebie, z którą coś pokonujecie. Robicie to też z dużą wiarą i też być może, że tutaj zmienia się wasze spojrzenie na coś. Może spotykacie kogoś na swojej drodze, kto bardzo fascynuje was swoją wiedzą, erudycją, jest mistrzem w jakiejś dziedzinie i zapala was do czegoś. I właśnie to fokusuje was na jakiejś nowej dziedzinie, którą zgłębiacie,
której się uczycie, w której się rozwijacie. I to powoduje, że nie myślicie o tym, co było przedtem, co było na co dzień. Teraz codzienność jest inna. I dzięki temu właśnie naprawiacie coś w sobie, uzdrawiacie jakąś część siebie, równoważycie coś. Wiele wag może przechodzi jakieś problemy zdrowotne i tutaj właśnie potrzebna jest zmiana stylu życia, zaopiekowanie się sobą, to jest przekierowanie też uwagi na to, co jest w niedomaganiu, to, czym dotąd nie mogliście się zaopiekować, bo nie było na to czasu, bo nie było na to warunków. Może należy właśnie zrobić jakieś badania, pójść do specjalisty. Może warto wykorzystać ten wolny czas, na przykład urlopu, na to, żeby zadbać o siebie, ale w taki bardzo dojrzały i mądry sposób. Nie reagując tak krótkofalowo, to znaczy samym na przykład pomyśleniem o wizycie u lekarza albo samym zrobieniem badań bez ciągu dalszego, bo jakby odhaczacie sobie, że no zrobiłem badania, to już nie trzeba iść dalej. Nie, z tymi badaniami trzeba pójść do lekarza, to trzeba sprawdzić u specjalisty, u kogoś mądrego, trzeba to skonsultować. Być może trzeba przeprowadzić sobie jakąś dietę i nie robimy to korzystając z internetu, tylko właśnie ze specjalisty, którym jest tutaj papież. On jest mądrością, z której możemy skorzystać. Więc zróbmy to. Zróbmy to dla siebie. Nie dlatego, żeby coś odhaczyć na naszej liście, tylko dlatego, żeby nasze ciało poczuło się zdrowiej. Może trzeba to zrobić z psychologiem. Może trzeba po prostu podjąć jakąś ważną decyzję w naszym życiu, żeby wyzwolić swoją kreatywność, żeby pójść w pasję, coś, co sprawia nam przyjemność, bo coś nie domaga, coś w nas domaga się zmiany, zmiany sposobu patrzenia, zmiany pracy z naszym ciałem, umysłem, duchem. I myślę, że to będzie w najbliższym czasie Was zajmować, że będziemy się temu poświęcać, żeby właśnie znaleźć rozwiązanie, ale w sposób taki czynny, biorąc sprawy w swoje ręce, nie maskując jakimiś pozornymi działaniami właśnie tej dbałości o siebie, tylko tak prawdziwie, tak z miłością i czułością do siebie, zróbmy coś, co pozwoli nam odpocząć, wyzdrowieć, zmienić styl i sposób życia na zdrowszy, na lepszy dla nas. Więc myślę, że to wszystko, drogie wagi. Zadbajcie o siebie, bądźcie czynni i aktywni w tej dbałości. Bądźcie pełni troski o siebie. I dajcie sobie to, co Wam jest najbardziej potrzebne. Wszystkiego dobrego, drogie wagi. Witajcie, drogie skorpiony, na czytaniu na pełnię w Koziorożcu, która jest czasem, momentem, w którym zauważamy, że mamy wpływ. Możemy realnie poczuć ten wpływ swojego działania, swojego być może sprzeciwu, bo jest tutaj u Was karta pięciu buław, która jest właśnie takim sprzeciwem, konfrontacją z czymś, ale mam wrażenie, że to nie podetnie Wam skrzydeł, tylko wręcz przeciwnie, w takiej pokorze, w takim wytrwaniu przy czymś znajdziecie swój moment, bo jest też koło fortuny, szczęście i wyczucie czasu. Jak gdyby coś wydarzy się, da Wam szansę ten czas, to właśnie
działanie, przeciwdziałanie, robienie czegoś po swojemu, nie zgadzanie się na postawienie Was pod ścianą. Bo troszkę tutaj widzę właśnie tą energią pustej kości, taką bierność wobec zastanej sytuacji, czekanie na odpowiednią okazję, ale czekanie nie musi być takim faktycznym czekaniem, wypatrywaniem czegoś przez okno. Tutaj ta wydrążona kość, która jest taką piszczałką, nie jest pusta, bo przez nią przelatuje wiatr, który śpiewa, który wydaje dźwięk. My mamy wpływ na ten dźwięk, jaki wydaje ta piszczałka. Więc myślę, że tutaj Wszechświat chce powiedzieć, że to jest taki magiczny trochę czas, kiedy z jednej strony wsłuchujecie się w tą pieśń świata, w ten wiatr, w tą zmianę, możliwość zmiany, która przychodzi, na którą czekacie, ale jednocześnie robicie coś, wysyłacie CV, bierzecie udział w konkursie, nie jesteście niemi, tylko wypowiadacie swoje zdanie, uczestniczycie w życiu, pokazujecie się, że jesteście, manifestujecie. Manifestujecie siebie. Pięć buław to jest energia Saturna w Lwie. Lew zawsze właśnie chce coś wykreować, pokazać. Jest twórczy, jest odważny i myślę, że w Was jest właśnie i twórczość, i odwaga. Ale jest też czas, który tutaj w postaci Saturna pokazuje Wam, że albo na coś już nie ma czasu, albo że zbyt długo czekacie i czujecie właśnie ograniczenie tym czasem. A jednak przychodzi możliwość przez tą Waszą wytrwałość, przez tą Waszą odwagę, przez to, że jesteście nieustępliwi, że walczycie, bo te pięć buław to jest walka. Walczycie o coś. Robicie to z pasją, bo chcecie tego, bo to Was zadowala, bo to Wam przyniesie spełnienie, bo jest też energia dziewięciu kielichów. To właśnie przychodzi ta okazja, przychodzi ten moment, koło fortuny, które jest właśnie takim przekręceniem się losu na Waszą stronę, na Waszą korzyść. To jest uchwycenie okazji, to jest jej zauważenie. Przez to, że nie jesteście bierni, tylko aktywni, przyciągacie sytuację. Być może właśnie uczestnicząc w jakimś spotkaniu, które jest zupełnie w innym celu. Nagle podczas tego spotkania spotykacie kogoś, kto może popchnąć Waszą sprawę, nadaje jej zupełnie inny bieg, idziecie w innym kierunku, ale w rezultacie sprawa żyje i może jest zupełnie inaczej załatwiona, niż mieliście na początku zamysł, ale właśnie to koło fortuny to jest ta szansa. Może chcieliście pracować w innej dziedzinie, przy innym projekcie, mając jakieś szczególne predyspozycje, a teraz okazuje się, że te Wasze szczególne predyspozycje będą wykorzystane jeszcze w inny sposób. Będziecie pracować w innym zespole, nad innym projektem, ale to, co właśnie teraz stwarza Wam szansę, daje Wam jeszcze większe zadowolenie, daje Wam jeszcze większy rozwój, że to przetrzymanie, przeczekanie było potrzebne, żebyście mogły wyczuć właśnie tę okazję. Mówię tutaj w kwestii oczywiście projektów, prac. To może dotyczyć każdej innej dziedziny w Waszym życiu, bo jest to czytanie ogólne. Może to dotyczyć relacji, uczuć, bo jest tutaj dziewięć kielichów, które mówi o
takiej bliskości, o podwójności. Tu jest taniec, takie tango dwojga ludzi, którzy są szczęśliwi, którzy są spełnieni. Być może musicie zawalczyć o kogoś, być może musicie wyjść ze strefy komfortu, być może jest to relacja, w której musicie się czymś wykazać i też na odpowiednią chwilę trafić, wyczuć tę możliwość, ale przede wszystkim uwierzyć w siebie, uwierzyć we własną siłę i moc, którą macie, bo pięć buław to jest energia właśnie walki, może konfrontacji, konfliktu, ale nie unikania, nie wchodzenia tylnymi drzwiami, tylko stawania do boju, frontem, pokazywania swoich możliwości, uczestniczenia właśnie w konkurencji, walczenia o coś, o kogoś być może. Los wam sprzyja, bo to koło fortuny właśnie mówi o takim szczęściu i wyczuciu czasu, który z jednej strony was przytrzymywał i ograniczał, ale z drugiej strony wam coś ułatwił, bo przekierował waszą uwagę być może w innym kierunku, być może na inną osobę, być może na inne sposoby zyskania czegoś, pozyskiwania czegoś. Jest to też energia taka tutaj magiczna. Myślę, że wyczujecie, że każde starcie z czymś buduje was też moc i siłę. Że dostrzegacie w sobie właśnie chęć zawalczenia o coś, że nie jest wam coś obojętne, że może kiedyś byście byli bierni, ale teraz wyzwala się w was akcja, reakcja na coś. I dajecie sobie szansę, dajecie też szansę czemuś, coś się uaktywnia w waszym życiu, z czegoś się cieszycie, coś będzie zakończone sukcesem, pomimo że na początku towarzyszył temu konflikt, konsternacja, być może kłótnia nawet, ale dzięki temu coś się uaktywnia w was, coś się zapala, coś zyskujecie i też coś się przekręca na waszą korzyść, jakaś sytuacja się zmienia, ktoś na was patrzy inaczej, jesteście aktywni i widoczni, dzięki temu zyskujecie możliwość. Dostajecie to, o czym może wcześniej myśleliście, że jest w ogóle nie dla was, jest niemożliwe. Także czas akcji, czas intensywny, czas zdobywania, walczenia o coś, konkurowania z kimś, ale nie unikania, tylko właśnie konfrontowania się. I to jest piękne. Do akcji, drogie skorpiony, bo macie coś do ugrania, coś do zyskania. Skorzystajcie z tej szansy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Witajcie, drogie strzelce, na czytaniu na pełni w koziorożcu, które dla was pokazuje tutaj jakąś pełnię możliwości. Na pytanie, co możesz zrobić, możesz zrobić bardzo dużo, możesz dać sobie szansę, możesz zrobić jakiś śmiały ruch, bo tutaj z kart wyroczni jest śmiały krok naprzód, brama w oddali, widzisz coś, czego inni nie widzą, widzisz jakąś możliwość, możliwość na to, żeby coś w sobie zharmonizować, uspokoić, wyleczyć, odpocząć od czegoś, żeby móc z nowym zapałem wejść po coś, co jest wysoko, nie wiem, bo to jest gwiazdy na niebie, nieograniczone możliwości, po coś, co było dotąd nieuchwytne. Więc to jest taki właśnie krok milowy do przodu. Przez to, że właśnie jesteście śmiali,
że wiecie, że macie szansę, że możecie, że oprócz tego, że zasługujecie też na to, po co sięgacie, że to jest w waszym zasięgu, to jest danie sobie szansy, możliwości i to jest tak, że jak dajecie ją sobie, to od razu pokazuje wam się też na zewnątrz jakąś manifestacją czegoś konkretnego. Być może, że właśnie dostajecie propozycję i w pierwszym momencie myślicie o nie, to nie dla mnie, bo to jest coś z górnej półki. Ale zaraz w drugim momencie stwierdzacie, dobra, muszę podjąć działania w tym kierunku, doszkolić się, dokształcić, zrobić coś, żeby to móc mieć, żeby do tego dorosnąć. I uzdrawiacie jakąś tą część siebie, która myślała, że to jest niemożliwe. Przekonujecie samych siebie, że nie ma co torpedować już na samym wstępie jakiejś idei. I chwytacie tą okazję i idziecie za tym. Jest zapał, jest ogień, jest taki nerw w was, żeby to zrobić. I dotykacie nieba i otrzymujecie to, co chcecie. Więc warto o coś zawalczyć, warto coś zrobić w tym kierunku, żeby właśnie wejść w śmiało, wejść tak z przekonaniem, że to jest możliwe. Przed chwilą robiłam czytanie dla Skorpiona, który ma bardzo podobną energię, choć może trochę trudniejszą, bo u niego to w ogóle była walka o coś. Jakby trzeba było z kimś konkurować. U was nie ma konkurencji. Konkurentem do tego stanowiska, do tego wywyższenia, do tego celu jesteście wy sami. Wy musicie ze sobą pogadać, żeby chcieć to wziąć, żeby chcieć się tym zainteresować, jako właśnie tę możliwość, która jest dla was. To jest takie światło, które rozświetla wam mrok, bo jesteście, tak jak tutaj pokazane jest jakaś mroczna jaskinia, w którą nagle wpada promień światła i on was oślepia. I wtedy myślicie sobie, że no to jest nie dla was, to jest za jasne, to jest uniemożliwiające wam działanie, bo w takim blasku nie umiecie działać. Umiecie właśnie odnajdywać się właśnie w takiej niszy, w mroku, w cieniu. Okazuje się, że nie, że wy się świetnie czujecie w świetle, kiedy właśnie jest zwrócona na was uwaga, kiedy wy musicie się czymś wykazać, musicie być może bardziej publiczni, być może musicie być bardziej aktywni. No oczywiście tutaj jest mnóstwo możliwości, mnóstwo scenariuszy na to, co może się wydarzyć wam. Dla każdego z was będzie to coś innego, ale właśnie wy się uaktywniacie, wy stwierdzacie, dobra, biorę to, spróbuję, dam sobie szansę. Jak mi się nie spodoba, to się wycofam, ale okazuje się, że nie trzeba się wycofywać, bo was to nakręca, rozkręca i osiągacie jakiś skutek, jakiś cel. To oczywiście może dotyczyć wielu spraw. Może to być właśnie jakiś projekt, który nagle wam coś umożliwia. Myśleliście, że nie podejdziecie do tematu, bo nie jest to z waszej dziedziny, z waszej półki, a jednak wchodzicie w to i okazuje się, że to wam coś umożliwia. To przynosi jakiś następny promień, który wchodzi w wasze życie, następne rozświetlenie, następny zapał. To czegoś właśnie się zapalacie. Bo ten as buław to jest właśnie taki prąd, to jest takie ognisko, które zaczyna cię rozpalać w sobie i
macie pewność coraz większą, że no jest coś możliwe, że coś jest dla was i sięgacie wyżej po następny jakiś stopień wtajemniczenia, szukacie dalej, wchodzicie w rejony, które dotąd może nie były w ogóle dla was, nie czuliście tematu, a tutaj nagle się w tym rozwijacie. Jest to pasjonujące dla was. Jest to też uzdrawiające, bo cztery miecze to jest właśnie taka energia uzdrowienia czegoś, jakiejś części was. Być może wyjeżdżacie na wypoczynek, na takie wakacje, odosobnienie od problemów, które dotąd was wyniszczały. Teraz w takim oddechu i luzie jesteście w stanie zauważyć jakąś możliwość i korzystacie z niej. I już może w tym zmęczeniu byście nie zauważyli w ogóle tej szansy, a teraz ją wychwycacie i uznajecie, że bierzecie to i zaczynacie działać i idziecie po coś, co jest być może nawet wam przeznaczone. To może być nowa znajomość, nowy przyjaciel, nowa osoba w waszym życiu, która wywiera ogromny wpływ, pomaga was, wspiera, winduje wyżej. To może być nowa relacja, to może być nowe zajęcie, nowa pasja, nowa praca. To może być wszystko, ale dajcie się właśnie tak pochłonąć czemuś, dajcie się rozpalić do czegoś, bo to uzdrowi jakąś część was, która była właśnie taka cicha, niema, szara, zaangażowana w sprawy codzienne, w sprawy takie niczyje, a to, czym zajmiecie się teraz, będzie was nie tylko zajmować, pasjonować, ale będzie was rozwijać i będzie was też pokazywać. Więc myślę, że taki fajny czas, jeśli chodzi o też czas leczenia jakichś ran, to myślę, że właśnie leczenie światłem, leczenie słońcem, wychodzenie naprzeciw czemuś, nie unikanie, tylko wzięcie aktywne się za coś. I myślenie właśnie z takim przeświadczeniem, że jest coś możliwe. Wiara w spełnienie. I no myślę, że to wszystko, drogie strzelce. Bardzo dobry czas. Wzięcia się za siebie, za swoje sprawy i odpowiedź na wszystko na tak. Biorę to, jest to możliwe, dam radę, jasne, jasne, że tak. I wszystkiego dobrego, i dużo słońca, i dużo sprawczości.